Chciałem tylko jeszcze powiedzieć a propos bieżących spraw, że ma się ukazać książka pana Graczyka, to jest publicysta Gazety Wyborczej, tak, i Tygodnika Powszechnego zarazem. Już nie wiem, który pierwszy etat, a który duże. Takie dwa w jednym. Już go krytykuję. Na temat oczywiście jego książki o agenturze w Tygodniku Powszechnym, tak. Ale co jest bardzo ciekawe, ja oczywiście książki jeszcze nie znam, ale wywiad z nim był i to dwa nawet zapoznałem się. Czyli jest to informacja źródłowa o książce od samego autora. No i tam tak, po pierwsze, co można od razu stwierdzić, a jeszcze dodałem do tego, przepraszam, informację Rzeczpospolitej, czyli dość poważnej gazecie na temat tej książki. I co tam uderza od razu? Do każdego z ludzi, którzy mają zlecić. To jego sprawa. Każdego, kto ma już jakąś taką wiedzę, jeśli chodzi o walkę różnych obcych agentów w Polsce, bo cała sprawa lustracji agentów PRL-u to jest tylko przykrywka dla rozgrywki różnych obcych agentów, żeby odwrócić uwagę od właściwej lustracji obcych agentów, to się patroszy starych agentów. No jakby nie było państwa polskiego, bo PRL było państwem polskim, jest pewna ciągłość prawna obecnej, najjaśniejszej. Jeżeli uznać, że nie ma tej ciągłości prawnej, no to miałoby następujące konsekwencje. Wszystkie dokumenty wystawiane przez nieważną władzę są nieważne. A więc wszystkie dyplomy, świadectwa szkolne i tak dalej. I panowie lustranci muszą wtedy przyjąć status formalny, no tak jak niepiśmienni chłopi przed wojną na Podlasiu. Bo dzisiaj raczej nie ma takich. No, wszystkie świadectwa nieważne, wszystko nieważne. Wystawiała to władza okupacyjna. Na studiach i w szkołach była wyłącznie indoktrynacja. I wobec tego jesteście panowie ciemną masą. Muszą tu przyjść kulturtragerzy z zachodu i dopiero będą was ustawiać. Tak zresztą było w dużej mierze na Tarnówku, o czym się u nas prawie nie wspominało. No ale pomijam już te sprawy. Chodzi mi o to, że pan Graczyk zwraca uwagę na to, że było trzech liderów tygodnika, naczelny Turowicz oraz dwóch zastępców, pan Trzon i pan Kozłowski, późniejszy minister spraw wewnętrznych. Dzisiaj słyszałem wywiad Kozłowskiego, który dementował wszystko tego, że to wszystko bzdura, Graczyk opowiada bzdury, wymysły i tak dalej. Dzisiaj z Kozłowskim w Radiu Tok FM rano słyszałem. No więc teraz na podstawie mówię wywiadu z samym Graczykiem, który mi przysłał jeden z naszych seminarzystów właśnie z Olsztyna, bo trzeba monitorować wszystkie ważne rzeczy i bardzo jestem wdzięczny, jak mi przysyła się linki. No i mówię na podstawie Graczyka, no bo Kozłowski nie jest Graczykiem jeszcze, to jest inne źródło. No i proszę was, Graczyk sam, pytany przez dziennikarza, mówi, jakie to są dowody. No więc to, co on pokazuje, to nie są żadne dowody. W świetle teorii dowodów, już nie mówię metacybernetycznej, ale nawet tradycyjnej, historycznej teorii dowodów, to są, proszę, dowody na poziomie Jana Grossa. No może trochę wyżej, ale niewiele. To są poszlaki co najwyżej, które pozwalają na postawienie hipotezy, a nie twierdzenie pewne siebie, że tak na pewno i rozdzielanie jeszcze cenzurę. Zwracam uwagę, że to co oni robią, to jest propaganda. Dlaczego? Dlatego, że oni operują stereotypami, a nie pojęciami. Proszę zwrócić uwagę, że on nie podaje definicji,
agenta PW, a takie definicje zostały oficjalnie sformułowane przez sądy lustracyjne, to znaczy sądy lustracyjne i sądy wyższej instancji, do których się odwoływały w tej sprawie sądy lustracyjne, wtedy jak były wyspecjalizowane, bo w tej chwili to nie ma wyspecjalizowanego sądu lustracyjnego, ale był długi czas. Więc oczywiście to, co on podaje, byłoby przez sąd lustracyjny odrzucone. Nawet rzecznik interesu publicznego, sędzia Niziński, by z tym nie występował do sądu lustracyjnego w ogóle. Dlatego, że właściwie tam główną rzeczą to są wpisy rejestracyjne. Bo ja wam pokazywałem, a jeżeli nie pokazywałem, to proszę zobaczyć, proszę was, na polskim portalu naukowym jest mój artykuł, gdzie jest fotokopia, jak fabrykowano wpisy w dzienniku rejestracyjnym, już nie mówiąc o tym, że w żadnych tajnych służbach nie ma centralnych rejestrów agentów. Ta analiza jest tam, powiedzmy, przytoczona dokładnie, już nie będę w to wchodził. Nie ma żadnych zobowiązań do współpracy, nie ma żadnych nawet własnoręcznych tekstów doniesień. Są tylko notatki i jest wypis z dziennika rejestracyjnego. Te wypisy z dziennika rejestracyjnego, jak zresztą możecie przeczytać w moim artykule, który był przedstawiany na międzynarodowej konferencji podczas targów międzynarodowych. Międzynarodowe targi broni w Kielcach. No to ja miałem referat o zagrożeniu w wojnie informacyjnej, na które żadne czołgi tam i te inne zabawki nic nie pomogą. Zresztą jak pięknie rosyjski, jeszcze bolszewicki wywiad potrafił załatwiać naszych żołnierzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku, to ja do dziś pamiętam, to przed wojną uczono już dzieci takie w wieku wyższych klas szkoły podstawowej lub niższych klas szkoły średniej. I ja na tym byłem wychowywany, było takie pismo, moje pisemko. I tam była trzy powieści odcinkowe. Ostatnie dwie, przepraszam. Pierwsza to się zaczynała tam w konwencji Westernu, a następne dwie były o wojnie polsko-bolszewickiej. I tam jest kapitalne powiedzenie, no jak tam taki pewny siebie plutonowy Ułanów, którego chłop zaprzyjaźniony ostrzega, że go bolszewicy wykończą. O, nie boję się, w mojej obronie 500 szabel stanie. 500 szabel to był dywizjon, taka jednostka, której już w 1939 roku nie było, bo w 1920 roku, tak jeszcze gdzieś do początku lat 30. był w kawalerii, była sekcja, 6 ułanów, pluton, to były 4 sekcje, szwadron, no powiedzmy około 100 ułanów, czy ponad 100, i dywizjon, właśnie 500 szabel to był dywizjon w stanie wojennym, a potem był dopiero pułk, później dywizjony zlikwidowano. Więc on mówi, w mojej obronie 500 szabel stanie, a chłop mu mówi, nie pomogą panu nic te szable. I rzeczywiście Rosjanie robią, znaczy wywiad ruski robi prowokację do tego stopnia, że w jego czapce zaszyli rzekomy dowód jego współpracy z wywiadem bolszewickim, on staje przed sądem wojennym, no bardzo ciekawa historia. Tylko jego kuzyn robi no to, co myśmy dziś nazwali śledztwem dziennikarskim i dzięki temu go uratował. Więc tutaj, proszę was, o tych rzeczach dzisiejszy nawet, proszę was, podejrzewam, że nawet oficer naszego wojska nie ma zielonego pojęcia. A oficerowie służb specjalnych mają, powiedziałbym, mało precyzyjne pojęcie. Jakieś pojęcie oczywiście mają, ale bardzo mało precyzyjne. W każdym razie nie nadające się do zastosowań operacyjnych. I proszę was, tutaj cały problem polega na tym, że te
obce wywiady wykańczają się nawzajem, używając do tego archiwów i poemów. Między innymi dlatego mój artykuł jest ignorowany, bo jest to sensacja, to co ja tam pokazałem, a ja też tak za bardzo nagłaśnianiem tego może nie jestem zainteresowany, nie chcę powiedzieć, agentury gredzą między sobą. Właściwie wyjaśniłem to dla swoich, a co niech się gryzą. Więc proszę was, sytuacja jest taka, że no już tam koledzy nasi z innej grupy seminaryjnej namierzyli, że no na przykład szefem ekspozytury Hallenstein, czyli mówię w euro-języku, czyli Olsztyna, został w zeszłym roku człowiek, który należy do Borussii. Borussia jest organizacją finansowaną i to można znaleźć w internecie, więc nie jest to żadna tajna informacja. Nam tajne informacje nie są do niczego potrzebne. Ja w ogóle mówię, mnie nic nie interesuje, bo u nas się utajnia informacje, za przeproszeniem, gówniane, a później jak człowiek do tego sam dojdzie, a był wtajemniczony w to oficjalnie, to go będą ciągać, że tajemnicę państwową zdradził, więc ja nie chcę z tym mieć w ogóle nic wspólnego. Ja sobie sam, czy my sobie sami znajdziemy w internecie to, co nam trzeba i nikt nam nie będzie wtedy świecił w oczy jakąś tajemnicą państwową. Zresztą, żeby była jasność, jestem dziennikarzem pełnoprawnym, to dla nowych kolegów i wszystko, co mi powiecie, jest chronione tajemnicą dziennikarską, bo tym prawem prasowym. O, proszę bardzo, tu jest moja legitymacja prasowa, podbita na ten rok, ważna, z informacją, że wszystkie, no może przeczytam to dla kolegów, którzy mnie, o, proszę, i to należy do tego bardziej profesjonalnego SDRP. Więc tu jest takie właśnie taki pasus w kilku językach, przeczytam po polsku. Wszelkie władze proszone są o udzielenie okazicielowi niniejszej legitymacji pomocy w wykonywaniu obowiązków służbowych. Więc każdy może mi oczywiście powierzać wszelkie tajemnice, będzie chroniony tajemnicą dziennikarską, ale ja nie życzę sobie, żeby mi jakiekolwiek państwowe tajemnice powierzać, bo to po prostu krępuje moją swobodę dziennikarstwa. Ja sobie tam dojdę sam do wszystkiego, co mi będzie trzeba. To tam dla jasności, dla nowych kolegów, którzy mogą o tym nie wiedzieć, bo... Ja już pana docenta już nie pokalanowi. Starzy już znają to. Więc słuchajcie, co tam jest ciekawego u tego Grabczyka? Pierwsza sprawa, nie przytacza żadnego dowodu. A to, co on traktuje jako dowody, to są co najwyżej poszlaki zwiększające prawdopodobieństwo hipotezy, którą on stawia, i nic więcej. Ale co jest najgorsze, to to, że on rozdziela cenzurki. Tymczasem badacz nie powinien wystawiać cenzurek. To znaczy, on mówi, tu ci wyszli jako ci nieskalanie, czyści, tam, już napomnik, biegiem marsz, komenda. Drugi, a inni, no to już nie wyszli tacy czyści, no to nie jest zadaniem badacza. Badacz powinien ustalić fakty, a oceni sobie sam czytelnik. Jak już ktoś zaczyna rozdzielać cenzurki, to znaczy, że operuje stereotypami, a nie pojęciami. Pojęcie ma sens tylko poznawczy, a stereotyp to jest mieszanina wątku poznawczego i wątku ocennego. No i oczywiście pojęcie ma znaczenie w procesach poznawczych i one powinny być oparte wyłącznie na analizach pojęciowych. Natomiast stereotypy funkcjonują w propagandzie, czyli pan Grabczyk, rozdzielając cenzurki, sam ustawia się jako propagandysta. A jak propagandysta, no to już w takim razie pytamy, dla kogo on tę propagandę uprawia, bo propaganda to jednych dołuje, drugi wywyższa. No dobrze, no to teraz słuchajcie, jest pytanie, kogo on dołuje, kogo on wywyższa.
I to znowu mówię w oparciu o dwa jego wywiady. Nikt tak się nie pogrąża, jak człowiek sam siebie, pamiętajcie. Dlatego śledowatele w czasie śledztwa to, aby tylko zeznawać. Najbardziej nie lubię, jak ktoś odmawia zeznań. No to wtedy zamykają do aresztu wydobywczego, żeby tak długo kruszał, aż zacznie zeznawać. To teraz się nie stosuje tortur, tylko się stosuje areszt wydobywczy. A sądy to jakoś, no, powiedziałbym, dość przesadnie często błogosławią te areszty wydobywcze. Jak długo się nie przywróci instytucji, słuchajcie, sędziego śledczego, to jest podstawowa historia, którą partia X miała w swoim programie, o czym dziś nikt nie wie, tak długo mowy nie ma o uczciwych procedurach śledczych. To niekoniecznie musi dotyczyć sądu, no ale jak procedura sądowa nie jest uczciwa, no to już i ten sąd jest skażony siłą rzeczy, nawet gdyby sędziowie byli super. Proszę was, czym się różni, to warto od razu powiedzieć, bo to jest sprawa na przyszłość i wy to będziecie musieli wprowadzić w życie, jak nie wprowadzicie, to no, będzie tak jak jest, albo jeszcze gorzej. Otóż proszę was, czym się różni sędzia śledczy od prokuratora? No różni się tym, że prokurator jest stroną na rozprawie, jest zainteresowany w tym, żeby znaleźć materiały obciążające do oskarżenia, a sędzia śledczy nie jest żadną stroną w żadnej rozprawie. I on nie ma żadnego interesu procesowego w tym, żeby przed sądem akurat dany delikwent stanął. Bo nikt go z tego nie rozlicza. Jego interesie jest, żeby przed sądem nie stanął człowiek niewinny. To jest jego zadanie. Tylko żeby były odpowiednie dowody. Więc w przyszłości kluczowe rozwiązanie bardzo dobre jest następujące. No nie da się przeprogramować wszystkich funkcjonariuszy aparatu wymiaru sprawiedliwości. Należy w teorii dowodów, nowoczesnej teorii dowodów, przeszkolić przyszłych sędziów śledczych. I tych przeszkolonych w teorii dowodów sędziów śledczych powołać do życia jako instytucję. A sędzia śledczy, no bo ktoś na to powie, dobrze, ale przecież mamy sądową kontrolę nad śledztwem. A i owszem, tylko tyle, że jak się okazuje, prokuratorzy nie udostępniają bardzo często, jeżeli nie wręcz z reguły, nie udostępniają tym sędziom, co mają ich kontrolować, wszystkich materiałów, tylko tych, które są materiałami obciążającymi. Chociaż teoretycznie prokurator powinien zbierać zarówno dowody winy, jak i dowody niewinności, ale nieznane są na razie przynajmniej mnie i autorom artykułów w tym dodatku prawnym do Rzeczpospolitej, gdzie piszą zawodowi prawnicy. Nieznane są przypadki, żeby prokuratorzy zbierali dowody niewinności. Zbierają dowody winy. No, pod określoną hipotezę, którą stawiają i do których to hipotez są strasznie przywiązani. Jakoś postawią hipotezę i od razu je od pierwszego wejrzenia, przepraszam, pokochali tą hipotezę i robią wszystko, żeby ona właśnie tutaj została udowodniona. Jak coś przeczy hipotezie, to ja już nie będę twierdził, że niszczą te dowody, czy chowają, być może nie. Ale sądowi, który ich kontroluje, nie pokazują, tak przynajmniej twierdzą zawodowi prawnicy w dodatku prawnym do Rzeczpospolitej. Niektóre z tych wypowiedzi ja cytuję w mojej czerwonej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej Nadzieje PRL-u. Sędzia śledczy nie jest stroną w sprawie i sędzia śledczy ma pełny wgląd w całość materiałów. Nie wchodzi w grę taka ewentualność, że prokurator czegoś nie pokaże sędziemu śledczemu. Gdyby coś takiego zrobił, to odpowiada od razu dyscyplinarnie albo nawet karnie w pewnych przypadkach. Prokurator jest stroną, która jest taką samą stroną jak adwokat,
jeżeli się dopuszcza do akt sprawy prokuratora, to i adwokata powinno się dopuszczać. Oczywiście w pierwszym rzędzie, w tym modelu, o którym mówię, sędziego śledczego. No i druga sprawa to jest to, że prokurator ma tylko pilnować, żeby policja nie preparowała dowodów, żeby zbierała dowody, żeby to były dowody, a nie poszlaki. To jest zadanie prokuratora, bo inaczej sędzia śledczy mu odrzuci. I prokurator po prostu ma, jest stroną i ma nadzorować policję, żeby knotów nie robiła. A policja potrafi różne cuda robić i to również w demokratycznych krajach. Podrzucanie dowodów, preparowanie dowodów, to można powiedzieć, i są elementy policyjnego rzemiosła. A że ciągłość szkolenia naszej policji od czasów PRL-u, to znaczy od czasów właściwie carskiej policji, dlatego że ciągłość szkolenia to jest najważniejsza sprawa. To jest taka. Carska policja przeszkoliła policję bolszewicką. Bolszewicy przeszkolili policję PRL-owską. PRL-owska policja przeszkoliła policję w III RP. Podjąłem próbę w 90 roku szkolenia opartego na wzorcach przedwojennych. No i taki jeden kurs, jak wiecie, się odbył nawet w Legionowie. To przy pomocy donosów publikowanych w gazetach utrącono ten kurs i od tego czasu szlaban nie ma. Wszystko jest pełna ciągłość, a to, że tam jeden czy drugi pojechał policjant na jakieś przeszkolenie na zachód, to niewiele pomaga, bo to jest tak jak kwiatek do kożucha się przypnie. Więc wracam tutaj do sprawy dowodów. To jest kluczowa sprawa. W przyszłości przywrócenie instytucji sędziego śledczego, ale nie na zasadzie, że byle kto tam będzie z urzędu. Trzeba przeszkolić, oczywiście uważam, doświadczonych sędziów. Wybrać, bo ja nie twierdzę, że obecny korpus sędziów czy prokuratorów jest cały do kasacji, bynajmniej. Tam jest naprawdę wielu bardzo wartościowych ludzi, tylko im brakuje przeszkolenia w teorii dowodów, bo taki przedmiot nie istnieje. Mówi się o dowodach, ale co jest dowodem w sensie naukowym, to takiego przedmiotu w ogóle nie ma. A nie, powiedzmy, nieoficjalnie oni korzystają z jedynego w polskim języku podręcznika pióra naszego wielkiego rodaka Andriuszy Wyszyńskiego, bywszego prokuratora generalnego ZSRR z czasów wielkich czystek. Taka gruba kniga, teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim, i to funkcjonuje w nieoficjalnym obiegu. Na przykład tam jest stwierdzenie, że dowodem jest przyznanie się do winy oskarżonego. No i nasi śledowatele wkładają maksimum wysiłku w to, żeby ten oskarżony się przyznał. No to dziękuję. To jest dowód, że oni bazują na teorii dowodów stalinowskiego prokuratora. Ja zresztą, słuchajcie, tak zupełnie na marginesie i proszę to traktować tylko jako komunikat, nawet nie informacja, to jest luźna hipoteza. Ja się kiedyś zastanawiałem, robiłem analizę tego, co robił Andriusza Wyszyński. Różnej proszę próbować. Współdziałał w eksterminacji bolszewickiej najwyższej kadry. Ja się zastanawiałem, czy on nie był agentem naszej dwójki, naprawdę. I to jest ciekawe, jest zbiór przemówień sądowych Andrzeja Wyszyńskiego wydany przez Książkę i Wiedzę. Proszę to sobie przeczytać i zastanowić się w świetle tej wiedzy, którą my tu już mamy. Więc to jest tylko taka hipoteza luźna, ale proszę się tym nie sugerować. W każdym razie, gdyby był polskim agentem, to byłby pierwszorzędnie uplasowany i wykonałby na piątkę swoje zadanie. Tyle mogę powiedzieć na pewno. Może był tak zwanym agentem kapturowym, to znaczy wykorzystywanym bez jego wiedzy i zgody. Bo nasza dwójka takie rzeczy robiła po mistrzostwu. Zresztą każdy dobry wywiad takie rzeczy musi umieć robić. Proszę was. Słucham? A w interesie obcych wywiadów tak było wykończenie na terenie ZSRR-u, zwłaszcza Niemców, starej kadry z Bolszewicy. Oczywiście, oczywiście, zwłaszcza tej, co miała doświadczenie bojowe. I dlatego podstawową przyczyną sukcesów niemieckich w pierwszych półtora roku wojny
było fatalne dowodzenie, bo nie było kadry dowódczej odpowiednio przeszkolonej. To się zbiegło też z podejrzeniami Stalina i jego chęciami też do pozbycia się konkurentów, a potem wyimaginowanych konkurentów. Oczywiście, proszę pana, no wywiad, agentura wywiadu w takich sytuacjach wykorzystuje wszelkie słabości przeciwnika, a obsesja Stalina była tutaj jego słabością, a nie siłą. No więc proszę was, to jest taka uwaga. Natomiast wracając do sprawy Graczyka. Otóż Graczyk po szlaki awansował do rangi dowodów, tak jak w czasie wojny brakowało oficerów Armii Czerwonej w 1941 roku, to brali byleko, aby tam był pewny polityczno-ideologicznie. I po 3-miesięcznym kursie już zostawał młodszym lejtenantem i dowodził. No to Niemcy lali w to wszystko, jak w Kaczy Kuper. I dopiero generał Mróz pomógł w wygraniu bitwy pod Moskwą. No Mrozu się obcym wywiadom nie udało jakoś utrącić. A jeszcze Stalin miał trzeci rzut, bo Japonia nie zaatakowała. No i właśnie Amuru. I to były syberyjskie dywizje, szczególnie odporne na mróz. Dla których minus 40 to było. No to normalka była, oczywiście. A Niemcy mimo tego, że mieli najnowocześniejsze uzbrojenie, no i wysiadały silniki w co. No właśnie. I tutaj brakowało kawalerii. Olej zamarzał. A konie nie zamarzały i korpusy kawalerii czerwonej podchodziły. Ja się śmieję, rzeczywiście tam mogły być szarże z lancami na czołgi, tylko zamarznięte czołgi, a kozaki lancami wybierały jak z puszki konserw tych ludzi. Tak, wiecie do czego służy lanca, no bo ludzie nie znają taktyki kawalerii dzisiaj. Otóż wyobraźcie sobie, że są okopy i tam piechota siedzi w okopach. Kawaleria szarżuje, no to co, przeskoczy przez okop. No jak tam trafi lancą kogoś, to trafi, ale to głupi, co nie położy się na samym dnie okopu. Jak się położy na dnie okopu, to kawaleria pójdzie, a piechur się obróci i będzie strzelał z tyłu. Więc lanca jest po to, że kawaleria dochodzi do okopów i galopuje wzdłuż okopów i tych tam chowających się właśnie lancami wybiera. Do tego służy lanca. Dzisiaj nikt nie wie i te grupy rekonstrukcyjne, jak chcecie być złośliwi wobec nich, to zapytajcie, do czego służy lanca. Ale sprawdźcie, czy wiedzą, że właśnie do galopów, do wybierania tych chowających się na dnie okopów. No ale tutaj z czołgami zamarzniętymi mogła być zupełnie analogiczna sytuacja. Się śmiali potem, że Polacy w 1939 roku z szabelkami na koniach na czołgi niemieckie. A to samo robili bolszewicy. Ale jak te czołgi zamarzły właśnie. Tak. No to tym rzecz polegała. Znalazłem w internecie artykuł do Rzeczpospolita. Jest wypisane wszystkie bitwy 1939 roku z udziałem kawalerii polskiej. No, piękne. To tak. Proszę link przesłać nam wszystkim. Więc słuchajcie, Graczyk, tak jak Stalin po 3-miesięcznym kursie mianował oficerów, tak Graczyk po szlaki awansuje do rangi dowodów. To jest tak od strony metodologicznej. Natomiast, no, żeby była jasność, no, Tygodnik Powszechny to jako całość nie jest bohaterem złego dramatu bynajmniej. Ja się tylko śmieję, jak oni się nawzajem tam gryzą, ale nie chodzi o prawdę. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego, jaka jest prawda. A prawda jest taka, że właśnie postawiłem sobie pytanie, jak to jest? Jak on tam podaje, było trzech głównych przywódców, nazwijmy to, Tygodnika Powszechnego. Był Turowicz jako redaktor naczelny, był Kozłowski jako zastępca naczelnego i był Przon jako też zastępca naczelnego. Przon był człowiekiem, który miał bardzo ciekawy życiorys, bo był delegatem rządu londyńskiego na województwo krakowskie w czasie konspiracji po wojnie. Siedział w więzieniu ubeckim z wysokim wyrokiem,
po 56 roku rehabilitowany. No Kozłowski nie miał takiego życiorysu, zresztą no, młodszy dużo był. To, żebyście wiedzieli, to jest bratanek premiera Leona Kozłowskiego, premiera jednego z sanacyjnych rządów. Tylko to chciał być polskim Huizingiem i mu nie wyszło. No pan to może za ostro aż powiedział, ale w każdym razie był tak, był, ja bym powiedział to, ująłbym to innymi słowy. Otóż był tak uczciwie antykomunistyczny, że uznał, że największym antykomunistą na świecie jest kanclerz Adolf Hitler i w związku z tym miejsce uczciwego antykomunisty jest po stronie kanclerza Hitlera. I przeszedł front na stronę niemiecką. Ale już w 1941 roku w grudniu, czy w drugim już. W każdym razie Anders na niego wydał śmierć. Proszę pana. Proszę pana, no, on był realistą i on przeszedł wtedy, jak Hitler miał szansę wygrać z bolszewikami, no bo przechodzenie na przykład w 1943 czy 4 to by dochodziło durnoty. A premier Leon Kozłowski był człowiekiem mądrym, doświadczonym, starym Piłsudczykiem i bardzo realistycznie tutaj to ocenia. No to jest okres właśnie przed, czy w czasie bitwy pod Moskwą, jeszcze nie rozstrzygnięty, przeszedł na stronę. Po prostu był konsekwentnym antykomunistą, nazwijmy to tak. Zresztą konsekwentny antykomunizm, jeżeli ktoś uznaje go jako jedyną swoją ideologię, to prędzej czy później doprowadzi go do rehabilitacji Adolfa Hitlera. Bo Adolf Hitler ostatecznie w swojej propagandzie na przykład Holokaust uzasadniał tym, że Żydzi są nośnikami bolszewizmu. To było główne uzasadnienie. Tu się od razu wynikało z antykomunizmu. Tu się nasuwa od razu pytanie. No ale lata 39-41 to jest współpraca Hitlera z bolszewikami. Taktyczna. No, ten, no też no można, ale nie, jednak no, formalnie... No, no, no nie łudźmy się, że to było... powiedzmy, jakieś długofalowe działanie. To było taktyczne po to, żeby tutaj zyskać na czasie, lepiej się uzbroić. A wynikało, a było to zresztą w pewnym sensie koniecznością, bo Hitler najpierw tam proponował sojusz. Jeszcze w styczniu 39. Przyjeżdżał tutaj i Himmler, i Ribbentrop. Goering to nawet wcześniej jeździł na polowania. I proponowali nam udział w pakcie antykominternowskim. Dopiero jak Polska to odrzuciła, trzeba widzieć fakty, to no Hitler, można powiedzieć, z rozpaczy musiał zaatakować. Ja przestrzegam przed wszystkimi ideologiami anty cokolwiek. Tam możecie zauważyć, że w jednym z moich wykładów, który jest już tam wpuszczony w internecie, wykład, który miałem w grobie, to ja się wręcz gęsto tłumaczę z tego, że no rzeczywiście nasza Liga Narodowo-Demokratyczna w latach 58-60 i jeszcze w następnych, no była antykomunistyczna, ale to nie była istota naszej ideologii. Ja się tam wręcz z tego gęsto tłumaczę, że no takie były realia, że te siły, które niszczyły wtedy Polskę, występowały w barwach komunistycznych, no to musieliśmy być antykomunistami, ale to jest, powiedziałbym, w tonie tłumaczenia, żeby ktoś nie myślał, że istotą naszej ideologii była jakiekolwiek anty. A jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy nie przypadkiem Japonia była krajem bardziej antykomunistycznym niż Hitler? Pierwsze monarchistyczny ustrój, drugie sama nazwa paktu antykominternowskiego. No i ten pomysł, żeby właśnie doprowadzić do krucjaty przeciwko Stalinowi. Może. W każdym razie no, Piłsudski nie był obsesjonatem antykomunistycznym, to o czym świadczy najlepiej fakt, że jak Denikin mu zaproponował wspólne uderzenie na Moskwę i zniszczenie bolszewików, i to było całkiem realne w zasięgu ręki, to Piłsudski jednak uznał, że ponieważ biali Rosjanie nie uznają niepodległej Polski, bo walczą za jedynym, nie dylimują Rosjeją,
A bolszewicy uznali niepodległość Polski. Mało tego, proszę pana, Antanta uważała za sojusznika białych Rosjan. Więc w wypadku ich zwycięstwa Rosja będzie dyktować status Polski w oczach naszych sojuszników, czy powiedzmy wobec naszych sojuszników, a bolszewików Antanta nie uznaje, no to Piłsudski zawarł zawieszenie broni z bolszewikami. Bolszewicy główne siły z frontu polskiego przerzucili na front walki z Denikinem i Denikina pokonali. Także Piłsudski uratował rewolucję bolszewicką. To jest fakt. O czym ani w PRL-u, ani teraz się nie mówi, no bo to stereotyp Piłsudskiego jako głównego antykomunistę. To trzeba być kompletnym ignorantem, żeby takie rzeczy pisać i trzeba nie znać nawet dzieła Piłsudskiego 1920 roku, gdzie on wychwala Marksa przecież. Ale pytanie, co by było, gdyby Piłsudski jednak dogadał się z Denikinem? No to bolszewików by zniszczyli, to nie ulega wątpliwości. Rachunek sił na szczeblu strategicznym przesądza. Kto zna zasady strategii, a polecam tu podręcznik generała Mosora, Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, to jest podstawy strategii. To nie ma żadnych wątpliwości, to nie jest gdybanie, to jest rachunek. Ale co by było dalej? Kto by pierwszy doszedł do Moskwy? Piłsudski czy Denikin? Nie ma. To nie ma znaczenia, dlatego że Denikin byłby uznawany przez Antantę, a Polska bez uznania Antanty nie bardzo mogła egzystować. Mieliśmy status, powiedzmy, no, analogiczny jak PRL w czasach stalinowskich, tylko pod batutą Białej Rosji. Ale biały czy czerwony, powiedzmy, imperializm, to są czyli tylko Piłsudski różnice fasadowe. Tylko Piłsudski w takim razie byłby premierem jakiegoś członu Imperium Rosyjskiego. Tak jest. A on sobie tego nie życzył. Bynajmniej. No tak, tak, tak. No ale widzicie, że Piłsudski nie był żadnym anty. On był pro. Jemu chodziło o niepodległość Polski. Podobnie zresztą jak Dmowskiemu. Dmowski, zauważcie, Dmowski bynajmniej Piłsudskiego za to nie krytykował. Przecież w warunkach przedwojennych, po zwycięstwie nad bolszewikami, można było znakomicie propagandowo wykorzystywać właśnie ten element przeciwko Piłsudskiemu. No proszę, uratował rewolucję bolszewicką. I później, no później sam musiał z nimi wojować. Cud nad Wisłą, prawda? A nie byłby potrzebny, gdyby bolszewików pokonano. No dobrze, ale proszę, ja znam wszystkie 10 tomów pism Dmowskiego. Nigdzie Dmowski z tego zarzutu Piłsudskiemu nie robił. Zarzuty z tego robił Piłsudskiemu Jędrzej Giertych. No ale już o Giertychu to ja już kiedyś mówiłem. O co to chodziło u Giertycha. Więc proszę was, to jest taka sprawa. Natomiast wracając tutaj do Graczyka, otóż Graczyk operuje stereotypem czarno-białym. I to były dziennikarz Gazety Wyborczej. Mówi, że PRL, no to była, prawda, tutaj sowiecka okupacja i tylko jedni z tego wychodzili święci, a drudzy przeklęci. Dziwi się, że czy ksiądz Boniecki, były redaktor naczelny, czy teraz jak właśnie mówicie Kozłowski, też był zastępca naczelnego, a później on był naczelny po śmierci Turowicza. Jakiś króciutki czas, się pełni obowiązki naczelnego, króciutko jakiś czas. No to też krytykują tutaj Graczyka, ale to mniejsza z tym, to proszę to czytać sobie już dokładnie. Natomiast co jest tutaj istotne? Otóż Przon, ten były delegat rządu londyńskiego, później więzień stalinizmu, i Kozłowski, bratanek premiera Leona Kozłowskiego, którego pan bardzo ostro ocenił, a ja nieco łagodnie mówię, który był po prostu konsekwentnym antykomunistą i w momencie
bitwy pod Moskwą przeszedł na stronę największego antykomunisty w historii świata, kanclerza Adolfa Hitlera. Zresztą było, trzeba wiedzieć, że nie tylko Kozłowski w grupie sanacyjnej było silne skrzydło, które uważało, że głównym wrogiem Polski jest Rosja bolszewicka, to innej nie było wtedy, o 30 latach, i wobec tego powinniśmy przyjąć ofertę Hitlera pójścia na Rosję. To nie jeden Kozłowski taki był. Oni się zresztą powoływali na testament marszałka niepisany, że to właśnie jest linia marszałka. Nie wiem, czy to nie jest trochę tak, jak teraz się powołują na testament nieboszczyka prezydenta Kaczyńskiego. Dziś przed zajęciami widziałem, tam się Kuzik Rostkowska powołuje, że są kontynuatorami polityki prezydenta Kaczyńskiego. Inni się powołują na to, no mniejsza setka. No ale coś takiego było w obozie sanacyjnym przed wojną. No i proszę was, ta grupa była siłą rzeczy proniemiecka. To znaczy ich antykomunizm i antyrosyjskość były tak silne, że nie przeszkadzało im to. Niemcy hitlerowskie są dla Polski no chyba jednak większym zagrożeniem, jak wykazała historia, były niż Rosja sowiecka. No i po prostu byli za sojuszem z Niemcami. W obozie narodowym w tym kierunku sterował w swojej publicystyce Jędrzej Giertych. I proszę przeczytać Tragizm losów Polski, drugi tom, ale nie ocenzurowany, bo w 90-tych latach wydano, opuszczając całe zakończenie i nie informując czytelnika, że jest to ocenzurowane wydanie. Ja czytałem to w oryginale przedwojennym, a w trzecim obiegu w czasach PRL-u, czyli w tej nielegalnej literaturze, była też kserokopia tego Wierna. Więc proszę do tego dotrzeć i przeczytać, albo do przedwojennego egzemplarza. No to tam Giertych wyraźnie pisze, że on trochę inaczej, bo on to formułuje w języku dla paleoendeków, jakbym dziś powiedział, zrozumiałym. Znaczy mówi, że głównym wrogiem Polski są Żydzi, którzy panują nad Rosją bolszewicką. Kiedyś największym wrogiem Polski były Prusy, ale w tej chwili kanclerz Hitler zrywa z tradycją pruską i oferuje nam, no kochani, był pakt o nieagresji w 1934 roku zawarty między III Rzeszą i Polską, jeszcze za życia marszałka Piłsudskiego, jakby kto pytał. No i ponieważ Hitler rozpoczął wojnę z Żydami i jest to u niego zasadnicza, nie koniunkturalne tylko, wobec tego odpada w tym wypadku wykorzystywanie przez Niemców Żydów jako agentury przeciwko Polsce. No natomiast Rosja bolszewicka może ich wykorzystywać. No i w związku z tym trzeba się zastanowić. On jeszcze nie twierdzi tam, żeby sojusz z Hitlerem przyjąć, ale tak można powiedzieć, uruchamia proces sterowania wyraźnie w tym kierunku. No i druga jego książka zasadnicza, programowa, już w 1938 roku wydana, o wyjście z kryzysu. No tej to nawet paleoendecy nie wznawiali, a jest to niezwykle ciekawa książka. Chcę ją przeczytać, jest na przykład w Centralnej Bibliotece Wojskowej, tylko na miejscu trzeba czytać, nie wypożyczają i słusznie. I on tam pisze, po pierwsze, kim jesteśmy? Jesteśmy narodowcami jaki? Tu jest litania, zaczyna się, już nie pamiętam, ale chyba od faszystów Mussoliniego, ale dochodzi również do narodowych socjalistów niemieckich, są tam eksplicite wymienieni. No a dalej, kto w Polsce jest narodowcem? Od sądza, od czci, wiary, ONR. I duży podrozdział jest poświęcony, no, można powiedzieć, obrabianiu ONR-u. Ale który ONR? Jednym się dostaje i drugim, ale najbardziej ONR, oczywiście ten główny, właściwy, na niego rozmowcy z Falangi. No, kochani,
ONR to była ta organizacja mafijna, znaczy u podstaw ONR ta organizacja mafijna, narodowa, której nie udało się, przynajmniej najwyższego szczebla, nie udało się nawet dwójce i policji przedwojennej rozpracować, ani bezpiece po wojnie. No więc ja rozumiem, że ktoś związany z samodzielnym referatem informacyjnym dowództwa okręgu floty jest na nich wściekły. To jako całkiem dobrze rozumiem. No i potem, proszę was, też bardzo ciekawa historia. Mówi, kto natomiast należy do obozu narodowego. No jest tam oczywiście Dmoszczycy i tak dalej, to jest oczywiste, ale całe wojsko. Nawet widzę pisać, gdzie logika, kochani. Jeżeli się odsądza od czci i wiary Piłsudskiego i jego obóz, a kadra wojskowa w tym czasie była całkowicie piłsudczykowska, inni tam nie mieli szans po 26 roku funkcjonować, no to gdzie tu logika wskazywania na tych... To była istota obozu Piłsudskiego, przecież wojskowi obsadzali aparat cywilny, pułkownicy zostawali ministrami albo wojewodami, kapitanowie lub majorowie zostawali starostami, cały aparat był w zasadzie trzymany przez wojsko, służbie czynnej lub rezerwie, no bo na przykład minister spraw wewnętrznych podkreślał, że jest ciągle generał dywizji w służbie czynnej, Sławoj Składkowski jako premier występował w duże generała dywizji. Meldował się u marszałka Rydza Śmigłego. Tak jak kiedyś u marszałka Józefa Piłsudskiego. Więc jak to mówicie, rozumicie? No, ja nie wiem. W rozumieniu naszego sądu lustracyjnego, który podał dokładną definicję agenta, to ja bym nie śmiał wysunąć tezy, że Jędrzej Giertych był agentem po prostu naszej dwójki. Dlaczego? Dlatego, że mógł być po prostu inspirowany. Kapturowo. Też taka możliwość chodzi w grę. A że nasza dwójka to potrafiła robić po mistrzostwu, to i taka hipoteza wchodzi w grę. Myślę, że nasuwa od razu pytanie, czy najpierw agent kapturowy Gestapo, a potem angielski? Inteligencjalist, Jędrzej Giertych. Nie, no Gestapo to ja nie widzę żadnych poślad w tym kierunku. A na jakiej podstawie pan? Na podstawie takiej, że dawał do zrozumienia, że najlepszym wyjściem dla Polski byłby sojusz z Niemcami. Proszę pana, to była pewna opcja w Polsce reprezentowana, przynajmniej nie tylko przez agenturę niemiecką, ale przez uczciwych polityków, takich jak na przykład Walery Sławek. Proszę pana, skłaniał się ku temu nawet Rydz Śmigły, wódz naczelny. Jeśli chodzi natomiast o Jędrzeja Giertycha... A późniejsze losy, no właśnie sugerują, że raczej z Anglikami miał powiązania. No to potem. Tak, dokładnie. No ale to na tej zasadzie, że jeżeli hipoteza, że był dwójkarzem, byłaby prawdziwa, to jest zrozumiałe, że Anglicy mieli do niego pewne zaufanie, bo powiedzmy na odcinku wschodnim dwójka była lepsza od wywiadu brytyjskiego. W związku z czym Anglicy go bardzo cenili. No tak, ten jego rejs na tym statku Maryja, właśnie po Morzu Śródziemnym, z którego nadawał audycję, to był angielski statek oczywiście, nadawał audycję tak jak później Wolna Europa, to pasuje, ale proszę państwa, niedawno stwierdziłem, że ta strona poświęcona biografii Jędrzeja Giertycha, apologetyczna zresztą, gdzie były dokładne na ten temat informacje, relacje rodziny, zniknęła. Ktoś ją usunął. Ciekawa historia. Więc to... Adres pamiętam. Adres Jędrzej Giertych się wrzucało i to było od razu na samym początku. Niech pan tam w Google wrzucić Jędrzej Giertych. I to było na pierwszej stronie linków. Proszę was, wracam teraz do Tygodnika Powszechnego. Otóż
Było tych trzech głównych przywódców. Jak stwierdza sam Graczyk, on przyznaje, że zarówno Przon, jak i Kozłowski byli wyznaczeni do oficjalnych kontaktów z MSW. Teraz się to nazywa Służbą Bezpieczeństwa. Wtedy ta nazwa nie była taka używana. Mówiło się funkcjonariusze MSW. Wszyscy o tym wiedzieli, więc już o tajnocie mowy nie ma. Natomiast te wiańskie papiery, jak ja to nazywam, można było każdemu z nich dorobić. To znaczy w dzienniku rejestracyjnym, jak pokazywałem, mam kserokopię i to można znaleźć. No choćby w tym moim artykule na polskim portalu naukowym, no to w dzienniku rejestracyjnym przekreślają zabezpieczenie operacyjne i piszą TW z datą. Ale to zarówno mogli robić chłopcy od Kiszczaka w okresie, jak formowali te teczki, bo już było wiadomo, że przekazą to obcym, jak mogli to zrobić chłopaki z UOP-u i również mogli to robić, mogą to robić teraz w IPN, a cóż to za problem przekreślić. Fuszerzy to robią cienkopisem, a cienkopisów w czasach PRL-u, zwłaszcza tych tam lata 60., 70. nie było. Co wyraźnie widać, że to już robione w okresie późniejszym. Ale wiecie, nie ma przestępca, nie ma fałszerza doskonałego. Od 1983 roku. Co? Cienkopisy. Cienkopisy, tak, tak. No to zgadza się. Ja nie pamiętałem roku, ale one się pojawiły w latach 80. Jak są przekreślenia z datą na przykład 72, wiadomo, że późniejsze fałszerstwo. To znaczy mogli to robić w drugiej połowie lat 80. chłopcy od generała Kiszczaka, żeby dorobić gębę najniebezpieczniejszym przeciwnikom, żeby się później sami gryźli. Albo mogli to robić chłopaki z UOP-u, albo teraz z IPN-u. No to właśnie jest temat do wyjaśnienia, bo to jest fałszowanie dokumentów, to jest przestępstwo. Ale nie ucyknie moje mapy. Nie będę się zajmował tym dochodzeniem szczegółowo. Wystarczy mi stwierdzenie faktu, że takie rzeczy miały miejsce. I teraz proszę was, było no, trzech ludzi, którym można było wyrobić, że tak powiem, te wiańskie papiery. Albo dorobić te wiańską gębę, jak ktoś woli. Kurowicz, Kozłowski i Przon. No i słuchajcie, w tym artykule w Rzepie mamy informację, że Przon podjął współpracę z MSW na odcinku przeciwniemieckim. Odsyłam, to jest w Rzepie Piątkowej. To w internecie jest dostępne. No i słuchajcie, pan Graczyk robi bohaterskie papiery Turowiczowi i Kozłowskiemu, a te wiańskie papiery Przonowi. Czyli temu akurat, co pracował, no być może pracował, współpracował z MSW, bo to też dowody nie są, ale są poszlaki pewne. Jeżeli ta poszlaka jest prawdziwa, to by znaczyło, że współpracował na odcinku przeciwniemieckim. Czyli zajmował się tym typem kontrwywiadu, którego w tej chwili w Polsce nikt nie prowadzi. I wiem, co mówię. Jako dziennikarz śledczy. Nikt nie prowadzi prawdziwego wywiadu przeciwniemieckiego. Co najwyżej są działania pozorowane, a i to nie za wiele. To jest pierwsza sprawa. No właściwie, ktoś powie, przecież to sojusznicy. Przeciwko sojusznikom się nie prowadzi. To dotyczy całego Zachodu, nie tylko przeciwko Niemcom nie prowadzonym. Zachodu i południowego, tak, Wschodu też.
Ale oczywiście to są wszystko sojusznicy, formalni, nieformalni, jak najbardziej. No ale kochani, w okresie PRL-u to byśmy byli w Układzie Warszawskim. Ale od czasów Gierka i Mieniza Jaruzelskiego był prowadzony kontrwywiad przeciwradziecki, którego Ruscy się potwornie bali. I teraz robią wszystko, żeby wszystkich ludzi, którzy mają jakąś źródłową wiedzę ruskich, bo na przykład byli na studiach i od środka to obserwowali, żeby tych wszystkich ludzi zdyskredytować i wyeliminować. To precyzyjnie robił pan kto? Maciej. Otóż to właśnie. Proszę was, to trzeba takie analizy robić i to na bieżąco. A z tego by wyglądało, że Macierewicz pracuje dla Rosji. Kapturował. To byłby hipot. No, proszę pana, przecież rezultaty jego działań są już dzisiaj znane. To są rezultaty niszczycielskie. Czy on to robi świadomie, czy nieświadomie? Ja zakładam, że on to robi świadomie, bo po prostu jego ideą fix jest antykomunizm i antyrosyjskość. Jak ktoś ma ideę anty, to się nadaje do niszczenia. I bardzo łatwo go można do tego wykorzystać. Nie musi być niczym agentem w sensie formalnym. Właśnie kolega tu dobrze powiedział, że istnieje coś takiego jak agentura kapturowa. Kochani, gdyby nie agentura kapturowa, to Liga Narodowa Demokratyczna nasza nic by nie była w stanie zrobić, mogę wam powiedzieć. Myśmy opierali się tylko na naszych ludziach, jeszcze zaprzysiężonych do tego, to byśmy prawie nic nie mogli zrobić. Wykorzystanie agentury kapturowej jest rzeczą absolutnie podstawową. No i zresztą mieliśmy miny też. No to po prostu nie było żadnego spisu członków naszych, ale był spis agentów kapturowych. Więc w razie wsypy, to oni byliby przeznaczeni jako siatka ochronna dla naszych świadomych agentów, no bo tych przede wszystkim trzeba chronić. To są żelazne zasady, nie jest to eleganckie i w ogóle to się nie nadaje na wzorce osobowe dla dzieci i dorastającej młodzieży. Więc proszę tego w internecie nie upowszechniać, bo jeszcze kogo zgorszy. Ale zresztą do jednej takiej operacji osobiście ja się przyznałem w czerwonej książce. Już nie będę wam mówił gdzie, ale się przyznałem na eksplicite do takiej jednej operacji. No więc w każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Czyli pan Graczyk, prawdopodobnie nieświadomy, zakładam, że kapturowo, ale mogę się mylić oczywiście, wykonał bardzo dobrą robotę dla naszych drogich niemieckich sojuszników. Otóż utrącił tego z przywódców Tygodnika Powszechnego, który pracował na odcinku antyniemieckim, a mógł wychować wtórników. Bo to ostatecznie był delegat rządu londyńskiego na kraj, więc na konspiracji się znał. Mógł wychować wtórników i teraz jego wtórników będzie się strzelać. O! Was Pszon wychował! Wy to Pszona wiecie! A to był agent TW! To wy jesteście... Fuj! TW, czyli TW do kwadratu. No tak. To ma całkiem realne w tej chwili zastosowanie. No i proszę was, a kogo oszczędził? No można było tak samo gębę dorobić, choćby przy pomocy cienkopisu. Proszę was. Tu robi co? Albo Pozłowskiemu. Albo jednemu i drugiemu. Albo jednemu i drugiemu. A tu oni zostali, no właśnie, gloryfikowani na bohaterów. No ale teraz słuchajcie. No powiedzmy, Turowicza zostawmy, bo do kontaktów oficjalnie byli wyznaczeni zastępcy naczelnego. Kozłowski i Pszon. Otóż, tak, po pierwsze Kozłowski był ministrem spraw wewnętrznych.
tu miał dostęp do tych dokumentów i jego ludzie. To jest pierwsza sprawa. Jak tam niektórzy na Michniku się wyżywają, że on z tą swoją komisją tam bobrował, no dobrze, ale Michnik bobrował przez 2 miesiące z ogonem. A Kozłowski miał to w swojej dyspozycji, bo dłużej, kilkakrotnie dłużej. To jest jedna sprawa, zwłaszcza, że Kozłowski był przez jakiś czas szefem Urzędu Ochrony Państwa. I kim go obsadził? Urząd Ochrony Państwa. Ten Urząd Ochrony Państwa, który zyskał na likwidacji WSI. Obecna służba kontrwywiadu wojskowego jest całkowicie pod butem ABW. Mówię to jako dziennikarz śledczy. Na podstawie analizy ogólnodostępnych materiałów. Żadnych tajnych materiałów nie potrzebuję i w ogóle nie chcę z tym mieć nic wspólnego, bo to są zabawy żołnierzyków. Te wszystkie utajniane. Prezydent Kwaśniewski, przełożony tych wszystkich służb między innymi, powiedział do Moniki Olejnik rzecz bardzo istotną, bo tam mówili o tej tajemnicy państwowej. Mówi, proszę panią, wie pani, co jest największą tajemnicą państwa polskiego? No co? Że państwo polskie tak naprawdę nie ma żadnej tajemnicy. Głębokie słowa pana prezydenta. Wiedział, co mówi. Bo człowiek, który 10 lat był prezydentem. Proszę was, i to jest, i to na tym rzecz polega. Ja tylko obserwuję z punktu widzenia rozgrywek. W PRL-u były stałe rozgrywki między WSW i drugim zarządem Sztabu Generalnego, a MSW. Ciągle się podgryzali. Zresztą te zabawy żeśmy obserwowali również na zasadzie obserwacji uczestniczącej. Jak mówię my, to mam na myśli ligę oczywiście. No i proszę was, na to się nakładała walka podjazdowa cały czas buldogów pod dywanem tych jednych i drugich służb z partią nieboszczką. Partia do obrony przeciwko temu zaczęła sobie przystosowywać ORMO. Więc o tych sprawach to ja już wiem jako Ex-Sturmbannführer ORMO Polizei. To słuchajcie, na szczęście dokumenty ORMO nie podlegają IPN-owi. To znaczy w tej ustawie o IPN-ie nie ma, ORMO nie jest traktowane jako organ bezpieczeństwa PRL-u, podobnie jak milicja. Więc to nie dla psa kiełbasa, ale tam ciekawe są rzeczy. No na przykład ja jako ten Sturmbannführer ORMO Polizei dostawałem w sierpniu 1989 roku informacje od naszych ludzi, a w tej chwili podkreślam jako oficer sztabowy ORMO. Zawsze zaznaczę, jak mówię my, to kto może pytać. Kto to my? To tak jak w tym kawale takim przedwojennym. Kto idzie? My. Jakie my? Żydki. Ile was? Raz. No. Więc ja to zawsze zaznaczam, w jakim charakterze mówię my. Tu mówię jako oficer ORMO. Dostawałem, proszę was, informacje od naszych ludzi, ludzi ORMO, MSW, przerażonych, co tam się dzieje z tym dokumentami. Nie tylko o niszczenie chodziło, ale chodziło też o formowanie teczek, to się bardzo elegancko nazywało, czyli zakładanie min informacyjnych na tych, co po nim przyjdą. No to bardzo ciekawe były rzeczy. Oczywiście jak chodzi o werbowanie przez ORMO w MSW, no to cała walka się toczyła, kto kogo ma prawo werbować. W końcu taki był salomonowy wyrok partii nieboszczki, że MSW i milicja nie miała prawa werbować agentów wśród ormowców, a myśmy mieli prawo werbować ormowców wśród cywilnych pracowników MSW. No nie wolno nam było funkcjonariuszy MO i SB.
ale cywilnych pracowników. To można powiedzieć, nie chcieli nas wpuścić drzwiami, to byśmy wlezli od kuchni. Albo od, no, od kuchni. Kuchnia też ma. Też ma. Czyli myśmy oknem wleźli. Więc proszę was, to takie były historie i mogę wam powiedzieć tyle, że w tej chwili, no zresztą co ja będę spekulował, powiem to, co już jest w internecie do sprawdzenia i co nasi seminarzyści w ramach ćwiczeń własnych wykryli. Pierwsza sprawa to jest podstawowa rzecz. Zresztą to nie tylko my, to różni dziennikarze już to tam ponagłaśniali i w tej chwili to leci na całego. Komu podlega Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiad Wojskowy? Podlega ministrowi Obrony Narodowej. A na czyim garnuszku jest żona pana ministra Klicha? No oficjalnie wiemy. Na garnuszku niemieckim przecież ten instytut, który spełnia typowo wywiadowcze funkcje, wywiadowczo-analityczne. To jest niemiecki instytut Warszawy. Jest finansowany oficjalnie przez, nie w Krakowie chyba, o ile nie prawie ci nie byli, jest finansowany przez niemieckie instytucje czy organizacje. Kiedyś sam pan minister tam był. No ale był przedtem w WIP-ie, wolność i pokój. Wolność i pokój miała oficjalnie w programie likwidację służby wojskowej w Polsce. To był ich program. To są anarchiści. Czy anarchiści? Można i tak. Można mi tak to nazwać. Ja bym tam etykiet nie dawał, tylko podaję fakty. I ludźmi z WIP-u, czyli kolegami pana ministra Klicha, Urząd Ochrony Państwa obsadził minister Kozłowski. No to chyba nie dziwi was, że pan Graczyk nawet nie próbował dorobić gęby Tewiańskiej panu Kozłowskiemu. Zresztą Kozłowski się wkurzył, bo on to jest bardzo inteligentny człowiek i on zrozumiał, że no, tym razem Graczyk mu wystawił pomniczek, ale ktoś następny będzie miał wtykę w IPN-ie i jemu gębę dorobi. Co to dobrze zrozumiał. To jest bronią osieczna, no ale tak to jest. Proszę sobie przeanalizować. Ten wywiad z Graczykiem jest w internecie dostępny. Słuchajcie, dzisiejszy wywiad to właściwie wystarczy, jak surfuje po internecie. Tylko musi wiedzieć, jak to robić. A reszta, co? No i oczywiście też monitoring mediów tych oficjalnych, ale one później włażą do internetu. Słuchajcie, no dobrze, to już tych bieżączki dość, ale to jest bieżączka analityczna, więc nie chodzi o to, żeby was przy okazji uczyć pewnych metod analizy. Dlatego robię te takie różne dygresje. Dygresje to jest po prostu pokazywanie twarzy. Się walczy o wiedzę, która pozwala docierać do wartościowych informacji, oceniać je i wykorzystywać. I to, co ja wam tu daję, to jest przede wszystkim wiedza. A jeśli ja analizuję jakieś aktualne przykłady, to nie dlatego, żeby one były same ważne, tylko żeby was uczyć metody analizy. Dobra, więc myśmy sobie ostatnio powiedzieli, to jest wiedza, że przyrost ilości informacji, czyli ubytek entropii albo nekentropia, jest zarazem miarą wzrostu stopnia organizacji. Albo krótko, informacja jest miarą organizacji i takie stwierdzenie możecie znaleźć u Mazura. I to już chyba w cybernetycznej teorii układów samodzielnych, w której pełny tekst macie na autonomię. Wszystko jest w internecie, kochani. Tak samo moje, no, prawie cała wiedza jest w internecie. No prawie cała, bo na przykład ktoś może mi od razu strzelić, że jednak
całego programu Ligi Narodowo-Demokratycznej w internecie nie ma. No i chyba nie prędko będzie. Gdybyśmy ujawnili tylko część tego programu. Tylko część Ligi nie ma. Ale program jest i tradycja jest. A to jest ważniejsze jak formalna organizacja. O czym się przekonał faraon w Egipcie ostatnio. On myślał, że jak ma wojsko, policję w ręku i te wszystkie zorganizowane struktury, to już jest nie do ruszenia. Okazało się, że przy pomocy informacji, bo nie wierzcie w spiskową teorię dziejów, że tam wywiady jakieś to zrobiły, w tym sensie, że tam agenci tym sterowali. Kochani, to jest naprawdę śmiechu warta spiskowa teoria dziejów. Albo myślenie po staremu. Jeżeli tu można szukać jakiejkolwiek roli jakichś wywiadów, to można powiedzieć tak, że pierwszą kroplą, która spowodowała urwanie tego ucha z Bada, ale to tego dużego ucha we wszystkich krajach arabskich, prawdopodobnie w większości, bo to już się zaczyna w innych krajach, a może się to też przerzucić na Europę z czasem. Otóż proszę was, to była informacja z Wikileaks o nieprawdopodobnych przekrętach, nadużyciach, wręcz rabunku mienia państwowego przez dyktatora Tunezji. I to była ta kropla. No tu można szukać oczywiście, są różne hipotezy. No niektórzy, jedna z hipotez jest taka, że za tym stoi Francuzi. Francuzi, także Chińczycy, ale to naprawdę jest. Inni, że muzułmanie, znaczy, że radykalni islamiści i tak dalej. Najrozmaitsze są hipotezy, ale to jest sprawa naprawdę nieistotna, dlatego że jakby nie, ta informacja to inna by spowodowała. Jak już jest nabrzmiała sytuacja społeczna, to nie jest takie istotne, co będzie akurat tym, powiedzmy, impulsem, który spowoduje lawinę. Jak nie ten impuls, to inny będzie. Istotną sprawą jest to, że w epoce rewolucji informacyjnej nie da się zablokować internetu na długo, no próbował Mubarak, ale to od razu powodowało straszne szkody gospodarcze, więc to jest strzał sobie w kolano. Dla dyktatora może być bardziej bolesne niż dla tych. To proszę was, w PRL-u to jeszcze nie było internetu, jeszcze nie było telefonów komórkowych, były zwykłe telefony. No to wprowadzono blokadę połączeń telefonicznych. Bo o ile pamiętam, miesiącu musiano odblokować. Bo to powodowało takie szkody gospodarcze, że musiano te telefony odblokować, tylko dla postrachu włączano taką katarynkę. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Taka mantra była. No więc tutaj też internetu już dzisiaj gospodarka, całe życie społeczne jest tak uzależnione od internetu, że jego na dłuższą metę się nie da wyłączyć. Zwłaszcza, że można przejść na zagraniczne portale. Ale Chińczycy mają swoje sposoby. To znaczy dopuszczają stałe tylko wejścia do tych stron internetowych, które nie stanowią zagrożenia dla istniejącego porządku. To znaczy, proszę pana, to jest po pierwsze. Chińczycy swój internet cały czas budowali pod kontrolą. To jest specyficzny internet. To nie był nigdy internet globalistyczny. Cały system operacyjny, który jest... Oczywiście, proszę pana. Druga sprawa, niech pan pamięta, że chiński język i te, którego istotą są te znaczki, bo tylko te znaczki, ich zrozumienie jest wspólne dla całej populacji, a ten język foniczny jest różny dla różnych prowincji. Jakbyśmy wyzbyli tego pisma, to Chiny by się rozleciały, bo to jest ich język. Te znaczki, takie hieroglify dla nas. To jest bardzo skuteczna blokada i oni nawet wiele rzeczy mogą puszczać.
A cenzura dotyczy tylko elity, która zna na przykład język angielski, ale masy chińskie języka angielskiego nie znają. W związku z tym na masy można wypuszczać te wszystkie łacinką czy cyrylicą pisane teksty bez żadnych ograniczeń. No ale tym niemniej oni to robili od samego początku hermetyczne. No to wtedy to jest możliwe. No ale nasze internety są budowane jako sieć globalistyczna przez globalistów o proweniencji masońskiej czy postmasońskiej. Jest to robione jako ta sieć spinająca cały świat, na czele którego będzie stał rząd światowy. No kochani, jakby to zaczęli niszczyć, to się sprzeciwiają tych, którzy dążą do unifikacji świata. Więc nasz internet jest tak zrobiony, że jego się długo nie da blokować. No można tam na parę dni wyłączyć. A w krajach arabskich jak to jest? Czy przecież też mają swój alfabet? Mają swój alfabet, tak. I pytanie kto? Ale oni znają świetnie język angielski. Więc druga raz zablokowano, to właśnie udało się zablokować te arabskie internety, też nie na długo, ale to się udało. Nie na długo i za późno. Ale angielskich zagranicznych serwerów to już się nie dało zablokować. W Polsce można wyłączyć cały internet wyłączając zasilanie na węźle Mariot. I nie ma możliwości. I gospodarka leży wtedy. Tak, tam są wszyscy operatorzy. No dobrze, pana, to jest na tej zasadzie, jak ktoś jest chory na głowę. No pan mówi, bardzo prosto utniemy głowę i nie będzie chory. A po drugie, to jest tego typu... światłowody są w rękach telekomunikacji kolejowej, to jest spółka PKP i ona może po prostu wyłączyć wszystkie punkty z tych. A tu w Warszawie centralne światłowody są pod kontrolą niemiecką, bo sprzedano speca, a ma te wszystkie rury. A speca czy stołem? Stołem. Przejęzyczyłem się stołem, oczywiście. Na to zwracano uwagę. I te służby nasze nic nie warte są, bo powinny były zapobiec temu. Kolej jest jeszcze póki co pod kontrolą polską, ale już. Też ciekawa rzecz, jest taki blok Polska Myśl Narodowa. I tam tylko udało im się wrzucić, że Deutsche Bahn przygotowuje się do przejęcia kolei polskiej. I już dalszego tekstu nie udało im się tam nawet wrzucić. Zostało zablokowane. Są mechanizmy, które kontrolują treść. Takie urządzenie kosztuje 10 000 dolarów. Tak jest, więc ktoś przed tam i to zablokował. I dlatego ja wam mówię jedno. Słuchajcie, zakładajcie jak najwięcej blogów. Na różnych serwerach. Na różnych serwerach, absolutnie. Bo o nich Polska Myśl ma na WP, a zaobserwowałem, że na WP jest bardzo dużo reklam niemieckich firm i newsów dostarczanych przez niemieckie. Cała elektronika jest Heise Online. Tak jest. Dostarcza. Na dole tam reklamy samochodów od kilku miesięcy leci Deutsche Bank się reklamuje i na reklamach na poczcie, jak ktoś ma na WP, w tym wyskakują. Tym bardziej, że PMN się jednak specjalizuje w tych sprawach niemieckich. Tak. Więc tu dobrze byłby na Blogspot się przemieszczać. Trzeba mieć na serwerach amerykańskich i niemieckich. Druga sprawa, słuchajcie, jest taka usługa, można zamówić na zachodzie, która będzie właśnie chroniła przed tym. Tylko to już jest płatne oczywiście. Czy ja się bym nie polecał używania Blogspotów ani żadnych tego typu chmur programowych, ponieważ tymi właściciele są Google. One jak wyłączą, to nie ma możliwości dostępu do własnej poczty, dokumentów, danych. Filmy padają po prostu. Nie ma danych. Firma stoi. Dlatego trzeba archiwizować. No ale nie ściągniesz poczty z Google. Możesz tam wysłać zawsze coś, ale nikt nie ściągniesz tego do siebie na komputer. Zobacz, mają taką politykę. Albo założyć własne Google, jak się ma takie możliwości. Nie, nie założyć. Coś tym z tym. No nie, to się musi przebić. Najpierw. Ale? Trzeba trzymać wszystko na własnym, zaszyfrowanym dysku i robić jeszcze kopię do tego. Absolutnie tak. Trzeba tak robić. Polecam do tego taki program TrueCrypt. Cały system szyfruje od podstaw. Nie ma możliwości, jeśli oczywiście nie zna się techniki. Nasz technik jest
wyciąganie pamięci RAM. Czyli jeśli komputer pracuje, wchodzą służby, zamrażają pamięć, wyciągają, wkładają do jednego czytnika i ta pamięć jeszcze przez 5 minut ma nieulotną, no, znika ta informacja i mogą wyciągnąć klucz, który może otworzyć komputer. Jedną techniką to wyciągnięcie baterii, no i 5 minut obronić ten sprzęt, żeby nikt go nie zagroził. No to to kolega, ci, którzy prowadzą blogi, to może wezmą, pójdą na konsultację do kolegi, bo ja mogę prowadzić. Po wacie, więc jest specjalnie. I używa do tego jeszcze poczty PGP. Bardzo polecam do szyfrowanie dwustronne, asynchroniczne, przepraszam. Są dwa klucze, prywatny i publiczny. W Stanach Zjednoczonych jest zabronione używanie tego szyfrowania z prostych powodów, no, bo nie są w stanie w trybie rzeczywistym szyfrować informacji. Wszystkie kodowania typu AES, DES oraz nie wiem, no, Cisco, co prowadzi, to są prosto, nawet czytałem informacje, że jeden z programistów, który skończyła mu się klauzula tajności, ujawnił, że 5 lat temu programując protokół szyfrowania dla Cisco, robił specjalne FBI backdoory. Czyli oni mają normalnie bez rozszyfrowywania wchodzą w protokół i widzą wszystko. Jedyną możliwością jest używanie PGP, to działa bardzo dobrze w Mozilla i obsługują wszystkie konta mailowe, bo na maila idzie zaszyfrowana wiadomość, a ten serwer mailowy nie ingeruje w treść, tam idzie krzaki tylko przekazuje dalej. I jakieś maila. Tak, w domu się odszyfrowuje, podając swoje hasło. A teraz, niezależnie od tego, trzeba atakować tyrolierą. Jak będzie szła tylko pancerz-szpica, jedno, to ogień informacyjny na tą pancerz-szpicę i się niszczy, blokuje i tak dalej. Natomiast trzeba iść tyralierą jak najwięcej zakładać różnych na różnych serwerach. No tak jak było, pamiętam, tam może. Białorusi założyć. No na to będzie no, bardzo, bardzo fajna odpowiedź. To trzeba by tam z leperem musiałby się kogoś tam, miał się znaleźć serwerem, zapłacić to. Dzisiaj nieprzypadkowo o tym mówię, bo w TV24 powiedziano, że właśnie Łukaszenka stwierdził, że Polska jest żandarmem Europy Środkowej i powołał się na lepera. Europy Wschodniej, przepraszam. Powołał się na lepera. Słuchajcie, tu jest bardzo ważna sprawa, jeszcze jedna a propos. Był taki bardzo dobry blog Amator. Codziennie tam był jakiś ciekawy artykuł. No sądząc z zawartości informacyjnej, to wnioskuję, nie wiem kto to był, ale z całą pewnością był to jakiś seminarzysta, który no, te seminaria prowadzę od no 10 lat już teraz będzie, 10 rocznica. No to ktoś taki, kto ukończył kurs licencjacki, już tym się zadowolił, to streścił od razu widać. No i proszę was, ten blok znikł nagle, bez zapowiedzenia, na początku tego roku. Pojawił się inny, Leon 16. Również sądząc z zawartości, to pewnie była ta sama osoba. Zresztą nawet dyskutanci używali tych samych ksyw. No i proszę was, ten Leon zaczął się przebijać. To znaczy, po pierwsze, w ostatnim numerze bublowego Tylko Polska był artykuł, Tylko Polska było z powołaniem się na socjocybernetykę. To inny blok. Był artykuł o agenturze wpływu, ten artykuł doktora Brzeskiego. Natomiast Leon 16 się przebił na konserwatyzm.pl i zaczynał mieć dużo wejść. Już dochodziło do tego, że te artykuły, ale nie pod tą ksywą, tylko pod inną, jako Wielicki, ale z odsyłaczem do Leona 16, więc bardzo dobra reklama. Artykuły bardzo ciekawe, na
na konserwatyzmie możecie znaleźć Bielickiego, cały szereg tych artykułów. Wielomski chyba, tak? Czy Bielicki? Nie, Bielicki. Wielomski to jest profesor. To jest zupełnie inna postać, a ten jest Bielicki. No tam na przykład wykazał, że gazeta, stwierdził, że Gazeta Polska to jest prawicowy odpowiednik Gazety Wyborczej. I dowody przytoczył. Myślenie pojęciowe, myślenie stereotypowe, no to można powiedzieć. Analizę zrobił. Nawet tam były takie dosłowne cytaty, proszę was, z moich publikacji bez odsyłacza, no co jest plagiatem, ale nie mam zamiaru dochodzić praw autorskich w tym wypadku. W każdym razie to się zaczęło ukazywać i miało więcej wejść. Już dochodziło do 2000 dziennie. I nagle, proszę was, dwa dni temu Leon XVI znikł. Jest tylko, jak się na to kliknie, to jest, że nie znaleziono takiego tekstu, takiego blogu, czyli znikł. Myszka pik, ale on znikł. Więc tak to wygląda. Więc tutaj słuchajcie, że informacja i organizacja to jedno, to bliźnięta bracia, o jednym i drugim nam pomyśleć równo. No to proszę was, przekonaliśmy się w tych rewolucjach. Na razie dwóch, a zdaje się, że dalsze są w drodze w krajach arabskich. No biedak Mubarak podobno dostał depresję. No tam siedzi. 82 lata, stracił robotę, bezrobotny. No ale ty, że on stracił robotę, to jeszcze pół biedy, ale syn nie będzie mógł przejąć pałeczki. To jest dla niego no tragedia. On już miał tyle lat, że musiał długo i tak odejść. Ale syna zablokowali, ustrzelili. Uważajcie, to teraz w Tygodniku Powszechnym ustrzelenie Pszona. Po pierwsze, to jest zemsta nietoperza niemieckiego, a po drugie, wszyscy wychowankowie Pszona będą szantażowani. A, to Pszon go, ten dewiak go tu szkoli. I wniosek z tego taki, że Graczyk jest na usługach niemieckich. Ja nie wiem. No to może przypadkowo tak się złożyło. Nie, bo to na razie mamy jeden przypadek. Żeby ocenić człowieka, trzeba by mieć, no byśmy tu obliczali. Na razie jest jeden. A jeden to jest tylko komunikat w tym kontekście. Zwracam uwagę, żebyśmy nie wyciągali wniosków w stylu Grossa. Natomiast niewątpliwie jest to robota w interesie niemieckim. Ale ja nie mam na razie żadnych materiałów, czy on więcej takich robót nie wykonał. No nie wiem, na razie mam jeden przypadek, to mógł być przypadek. Trzeba to sprawdzić. Jeden przypadek się zdarza. No dwa to jest zbieg okoliczności. A trzy to już zaczyna pachnieć prawidłowością i wtedy trzeba badać. No ja na razie nie mam w planie rozpracowywania Graczyka. Zwłaszcza, że to co on tam wyprawia, to nie mój cyrk, nie moje małpy, niech się tam ci z Tygodnika Powszechnego tam badają między sobą. Więc teraz słuchajcie, przypomniałem tylko, że wyprowadziliśmy taki wzór, z którego wynika, że przyrost ilości informacji w systemie jest miarą wzrostu stopnia organizacji tego systemu, to podyktowałem. Tam proszę sprawdzić. Każdy powinien to mieć podyktowane. Że przyrost ilości informacji, oczywiście identyfikujących, bo tylko o takich mówimy, w systemie jest miarą wzrostu stopnia organizacji. Albo krótka informacja jest miała organizacji. No tak, no drogi kolega tam rozmawiał, to ja nie mogłem mówić o tych sprawach zasadniczych, bo kolega później nie zrozumiał. Mówiłem o bieżących analizach, które ja, kolega i tak zna. Względem Kalisza to Warszawa jest do tyłu sporo. No jest do tyłu. No, ja jest
jestem rodowitym kaliszaninem, to steruję tak, żeby Kalisz przodował. Wystarczyło? Tak, urodziłem w Kaliszu. Warszawiakami to są moje dzieci, moja żona, ja jestem kaliszanin. Znaczy to wszystko są, jak mówią poznaniacy, galicjoki z kongresu. Więc teraz podyktuję dalej. W związku z tym, nawiązuję do tego zdania, które tam macie zapisane. W związku z tym zmiany stopnia organizacji systemu, będą równoznaczne, ze zmianami ilości informacji. Albo inaczej, z przetwarzaniem informacji. Kropka. To są bardzo istotne, słuchajcie, jakościowe wnioski z tych analiz ilościowych, sformalizowanych, któreśmy robili poprzednio. I to są analizy, których w ogóle, o ile wiem, ani na VAT-cie, ani na żadnej automatyce, ani na telekomunikacji w ogóle się nie podaje. Tylko mechaniczne. Żebyście wiedzieli, że ja osobiście żadnego blogu nie prowadzę, a jeżeli się gdzieś bardzo rzadko wpisuję, to podpisuję imieniem i nazwiskiem. Żeby ktoś nie sądził, bo mnie się przypisuje różne blogi. Nie prowadzę ani jednego. Ze względu na to, że liczę się z tym, że jestem obserwowany, a świadczy o tym fakt, że cały czas ilość wejść, jak na Google wrzucicie moje imię i nazwisko, to kolejność tych różnych linków się ciągle zmienia. No już nie mówiąc o tym, że ciągle tam jakieś ktoś robi zmianeczki w moim biogramie na IPN-ie. Zresztą ten biogram został tak wyczyszczony, że nie było żadnych zmianek o żadnej działalności mojej infiltracyjnej. Nieboszce partii, ORMO, MSW, Wojsku Polskim i tak dalej. Nie. Czyli żeby pan profesor wyszedł na to. Dobry stary komu, który, no, żeby nie przesadzić tam, wspomnieli, że kiedyś tam za jakąś działalność w jakiejś lidze byłem ukarany, ale później już byłem dobrym, jak należy komuchem. No jest to oczywiście dezinformacja dysymulacyjna, ale w obecnej sytuacji ja nie mam zamiaru reklamować tego, bynajmniej. Widzicie, co się dzieje, jak prawica, tak zwana prawica, jak się kompromituje. Nie mam zamiaru. To może to jakieś dobre duszki zrobiły tę cenzurę mego biogramu. Dobre lewicoduszki. Proszę was, teraz dalej. Organizacja systemu. Od nowego kapitułu. Tak, można od nowego. Organizacja systemu, a ściśle stopień organizacji systemu, wzrasta lub maleje w takim stopniu, w jakim wzrasta lub maleje informacja w tym systemie. W jakim wzrasta lub maleje
informacja w tym systemie. Oczywiście zwracam wam uwagę, że mówimy to o informacji w moim uogólnionym znaczeniu, a nie tylko w znaczeniu klasycznym mazurowskim. Bo u Mazura informacja ma znaczenie energomaterialne. Ja to uogólniłem również na abstrakcyjne systemy i informacje, no i w związku z tym na przykład ta ogólna kościoła teoria informacji nadaje się również do zastosowań w teologii, co nasz tutaj kolega teolog już w tej chwili robi. Więc jeszcze raz przeczytam, bo to jest bardzo ważne. W związku z tym zmiany stopnia organizacji systemu będą równoznaczne ze zmianami ilości informacji, albo inaczej z przetwarzaniem informacji. Organizacja systemu, a ściśle stopień organizacji systemu, wzrasta lub maleje w takim stopniu, w jakim wzrasta lub maleje informacja w tym systemie. No z tego od razu wynika, że dezinformowanie ludzi, czy to symulacyjne przez podawanie zmyślonych informacji, czy dysymulacyjne przez blokowanie pewnych informacji, jest równoznaczne z dezorganizacją systemu. To jest też ważne. To jest też ważne. Czyli dysymulacja informacyjna to blokowanie informacji. Tak. Dezinformacja jest symulacyjna, to jest zmyślanie popularne, a dysymulacyjna blokowanie, przemilczanie. To jest jakościowe teorie informacji. Więc proszę was, dlatego systemy totalitarne czy autorytarne, które upowszechniają kłamliwe informacje, a blokują informacje prawdziwe, istotne, no bo nieistotnych się nie opłaca blokować, automatycznie dezorganizują system, nawet jeśli nie mają takiego zamiaru. I dlatego ja przestrzegam przed tą spiskową teorią dziejów. To znaczy tam, gdzie jest dezorganizacja systemu, to zaraz szukać, że tu siedzi wróg, agentura i celowo to robi. Niekoniecznie. Agentura wystarczy, że zainstaluje, czy będzie patronować instalacji dyktatorskiego systemu scentralizowanego w partii czy w państwie i ten system już sam będzie dezorganizował. Przecież tak jak Ligę Polskich Rodzin zdezorganizował Roman Giertych, to słuchajcie, gdyby na jego miejscu siedział agent dywersji antyRPR-owskiej, to by lepiej tego nie zrobił. Ale oczywiście ja no prawie na 100%, no prawie, bo poza tym, że każdy się kiedyś urodził i każdy kiedyś umrze, to w sprawach społecznych nie ma na 100%. Więc mówię prawie na 100%. Romek Giertych nie był dywersantem swojej organizacji, którą sam tworzył. Kochani. Ale zainstalował tam taki system, który musiał prowadzić do dezorganizacji i w końcu ich doprowadził do klęski. A rola brytyjskiego wywiadu w RPR-ze i... Proszę pana, to są hipotezy. To są hipotezy, ale nawet jeśli by pan przyjął taką hipotezę, to ja nie widzę powodów, dla których brytyjski wywiad miałby LPR niszczyć, jeżeli by to był ich kanał wpływu, no panie drogi. Może doszli do wniosku, że to jest na zbyt dużą siłę i trzeba to zwinąć, ponieważ... No to jak to ktoś się boi własnego kanału wpływu, to im większy siłę ma nasz kanał wpływu, tym lepiej. A czy pan gdzieś zauważył coś takiego, żeby się to mogło, jeżeli założyć tą hipotezę, żeby się zaczął wymykać pod kontroli, bo ja nie widzę, choćbym przez szkło powiększające patrzył, ale może pan widzi, to niech pan wskaże. No to jest hipoteza do analizy, ale ja nie widzę żadnych argumentów za tym. A może to wszystko być może. Może jest szerokie i głębokie. Więc ja tutaj szukam prostych rozwiązań. System scentralizowany jest systemem, który po to, żeby się utrzymywać, centralizuje obieg informacji,
A to musi pociągać za sobą dezinformacje symulacyjne lub dysymulacyjne. Czyli zaczyna kłamać i przez to się zapycha po prostu. Nawet niechcący. Mimowolnie. Tak, i przez to czyli się zapycha. Gdyby nie fałszował obiegu informacji, to mógłby istnieć bez problemu. Znaczy pan używa słowo fałszował, co w powszechnym rozumieniu oznacza świadome dezinformowanie. A to wcale nie musi być świadome. To wynika ze zdolności przetwarzania informacji, będziemy o tym mówić na kolejnych zajęciach, jeszcze w tym semestrze. To wynika ze zdolności przetwarzania centrali. Jeżeli jest jedna centrala, to ona się musi zatkać. Nie z przyczyn technicznych, tylko z przyczyn ludzkich. Czas jest tutaj podstawowym limitatorem tego. Ja już tu wybiegłem trochę naprzód. No nie, czy chcecie coś na ten temat zapisać? No to napiszmy sobie. Dezinformacja. Symulacyjna. W nawiasie zmyślanie. Czy dysymulacyjna. W nawiasie przemilczanie. Dezinformacja. Dezinformacja symulacyjna w nawiasie zmyślanie. Czy dysymulacyjna w nawiasie przemilczanie, zamknąć nawias, musi prowadzić do dezorganizacji systemu, a propos Smoleńska, słuchajcie, ja w ogóle nie jestem smoleńskologiem i uciekam od tego tematu, bo za mało wiemy, ale proszę Państwa, niedawno czytałem w gazecie, jak ktoś z tych prokuratorów powiedział, że zamach w sensie to chyba użył słowa tradycyjnym, nie wchodzi w grę. To jest tam dziennikarz, od razu stawiam pytanie, co to znaczy w nietradycyjnym. No ja nie wiem, co ten prokurator rozumiał, ale ja to rozumiem tak, że oczywiście ta katastrofa była wynikiem dezorganizacji dwóch państw, polskiego i rosyjskiego. I ta dezorganizacja musiała prowadzić do takich katastrof, prędzej czy później. No pierwszym poważnym ostrzeżeniem była katastrofa kasy. Nic nie wpłynęła na wzrost stopnia organizacji, no a stary VIP-owiec, którego żona bierze niemieckie pieniądze, to jest oficjalnie znana sprawa, nic skutecznego nie zrobił. Chociaż twierdzi, że coś tam robił, to mnie nie obchodzi. Czy on coś robił, czy nie robił, on musiał robić skutecznie, żeby podwyższyć stopień organizacji systemu. Ale się na tym nie zna, bo jest psychiatrą po prostu. Poza tym, że... Słusznie, oczywiście. Tak. To na depresję nie zapadnie. Tak. Bardzo potrzebne. Niezwykle potrzebne. Wie co sobie zapisać. Czego? Ale co rozrabia? Ale wyżyna polskich specjalistów. No i prędzej czy później takie nieszczęście, jak katastrofa smoleńska, musiało się zdarzyć. A jeszcze to się nałożyło na również potworną dezorganizację systemu państwowego i wojskowego rosyjskiego, które trwało co najmniej 20 lat. A teraz oni się przerzucają jedni na drugich odpowiedzialnością. I tam dla mnie jest zupełnie wystarczające wytłumaczenie całej historii. Nie muszę tam szukać tradycyjnych zamachowców, bo ich tam prawdopodobnie nie ma. Po co by mieli być w takim bałaganie? Po co jeszcze zamachy tradycyjne robić? Trzeba nie mieć dobrze w głowie. Teraz słuchajcie dalej. Wprowadzanie lub
wzmacnianie sprzężeń w systemie, wprowadzanie lub wzmacnianie sprzężeń w systemie, w nawiasie, między jego elementami. Między jego elementami zamknąć nawias. Powoduje zmniejszenie jego entropii. Powoduje zmniejszenie jego entropii. I można je interpretować jako wprowadzanie informacji do systemu. Jako wprowadzanie informacji do systemu. To od drugiej strony podchodzimy. Wprowadzanie dezinformacji to jest dezorganizowanie systemu, a wprowadzanie sprzężeń to jest wprowadzanie informacji do systemu. To już w rozumieniu nawet mazurowskim, nie tylko uogólnionym woli. Z nowej linijki. Na tej zasadzie wzrost stopnia organizacji systemu może być interpretowany jako nagromadzenie w nim określonej ilości informacji identyfikujących. Kropka. No, to podkreślam, bo są inne informacje, prawda? Są informacje opisujące, są informacje bez wartości sterowniczej. To tymi się tu nie zajmujemy. Tymi się zajmują politycy. No powiedziałbym tradycjonaliści, ale w naszym znaczeniu. Zauważcie, że my tu zmieniamy znaczenie słów. Odchodzimy od zapaści semantycznej, która króluje. I dla nas tradycjonaliści to są ci, co uprawiają tradycyjną naukę, całkowicie zdezintegrowaną, rozsypaną. My ją integrujemy. My jesteśmy postępowcami. To jest prawdziwy postęp. A zapaść semantyczna, którą nam fundują bracia masoni i masonoidzi, polega na tym, że zmienili strzałki osi. To, co jest obiektywnie postępem, nazwali wstecznictwem, a to, co jest obiektywnie wstecznictwem, nazwali postępem. Czyli dywersję nazwali postępem. To, co w planie Himmlera, no właśnie na Polskiej Myśli Narodowej macie oryginały, dlatego ona jest przedmiotem ataku szczególnego. To, co w planie Himmlera było podane jako metoda niszczenia narodów słowiańskich, to u nas jest sprzedawane jako postęp. A umysły zniewolone zaczynają robić ludzie, którzy głoszą postępowe hasła, robią portal pod tytułem konserwatyzm. Oni obiektywnie, oni są właśnie postępowcami, no nie takim jak my, bo my już całkiem wyprzedzamy jako pancerzmica ludzkości. Mówię to. No, kto zna tradycyjną naukę i jest już na 5. roku naszych studiów, to wie, co ja mówię. A jak ktoś tego nie słuchał, to się uśmieje i bardzo dobrze. Powie, jakiś to pyszałek się znalazł. I bardzo dobrze. Dlatego ja się zupełnie nie boję żadnych agentur. Zapraszam, chodźcie tu, a będzie, to wam lepiej będzie. No tylko musicie systematycznie studiować, bo jak jedno posłuchacie, to niewiele z tego zrozumiecie, albo zrozumiecie źle treść. W ten sposób można te wszystkie agentury przekiełbasić na właściwą stronę. No dlatego one się nie pchają, powinny się pchać drzwiami i oknami, a nie, wcale się nie pchają. Przepraszam,
przejdą grupę surowego kamienia naszą, będą wiedzieć tak jak my, po naszemu. Słuchajcie, ja znowu zerwałem z tym tylko ujadaniem na braci masonów. To paleoedecka specjalność. Ja mówię, a zastanówmy się, co jest tajemnicą ich powodzenia. I może w sensie socjotechniki czegoś się można od nich nauczyć. No proszę bardzo. Słynna sprawa legalizacji masonerii w CK Austro-Węgrzech. Tam już ministrowie byli masonami. To co o tym wiedziała? Nikt tego nie ścigał. W końcu chciano zalegalizować. Masonerię jako stowarzyszenie zalegalizowała. I były rozmowy oficjalne. Przedstawicieli masonerii i przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wiedeńskiego. Wiecie, o co poszło? A no, w masonerii jest taka zasada, że w zdecydowanej większości zebrań, no mówię w większości, bo z wyjątkiem zebrań otwartych, gdzie każdy może uczestniczyć, a przynajmniej można zapraszać z masonów, to w zdecydowanej większości mogą uczestniczyć tylko bracia masoni, którzy przeszli tak zwaną obróbkę surowego kamienia. To jest zresztą oparte na pewnych chwytach psychologicznych, znaczy nie będę w tej chwili omawiał. Tradycyjne chwyty to są, ale skuteczne. No i proszę was, no był problem, bo ustawodawstwo Austro-Węgier wymagało, że jeżeli jest zarejestrowana, zalegalizowana organizacja, to policja, to MSW ma prawo na każde zebranie posłać swoich dwóch funkcjonariuszy i żadne tam tajne współpracowniki, tylko policjanci mieli siedzieć. No ale reguła, statut Andersena nie dopuszcza, żeby w większości zebrań uczestniczyli ludzie, co nie przeszli obróbki surowego kamienia. I wiecie, kto zaproponował kompromis? Masoni oczywiście, to są ludzie dialogu. Powiedzieli, kochani policjanci, wydelegujcie swoich dwóch ludzi, oni przejrzą to u nas obróbkę surowego kamienia i będziecie mieli swoich ludzi na stałe. A policjanci powiedzieli, nie, co to nie. To znaczy, że wiedzieli, czym to się je, bo oni wiedzieli. Że oni będą bardziej masonami niż policjantami. Jak przejdą tę obróbkę, oczywiście, że tak. No, my jesteśmy oczywiście otwarci, my przede wszystkim nie mamy żadnej organizacji. Jesteśmy gronem towarzyskim, czysto. Bez hierarchii, bez... Bo naszym organizatorem jest informacja w czystej postaci. Duch będzie nam hetmanił. To jest pierwsza sprawa. Więc do nas może sobie każdy przyjść. No, nas właściwie formalnie nie ma. No jest grono na kanapie sobie się. No, nie mam tu nawet dość wygodne takie. Kanapę wy macie. Miniono ostatnio. No, ja się cieszę z tego, jako stary sybaryta. No i proszę was, po prostu. Każdy sobie może przyjść, to jest otwarte. No ale już widzicie, rozumicie. Dać się ciągle, że jest wam znany. Informacja, po prostu wprowadzanie, bo ludzki, ta psychika to jest pewien system. Wprowadzanie określonej informacji, ten system organizuje w określony sposób. A ponieważ my mamy tą przewagę nad całą resztą, nad resztą świata, że my mówimy prawdę bez ograniczeń, nie jesteśmy żadną organizacją polityczną, która na przykład jest skrępowana tym, żeby o tym źle nie powiedzieć, bo to sojusznik, a tego zdołować, bo to jest przeciwnik. My nie jesteśmy w tym zainteresowani, bo się żadną działalnością polityczną ani inną praktyczną nie zajmujemy. Nas interesuje tylko prawda, naga prawda. No to wobec tego górujemy nad resztą, bo nie stosujemy dezinformacji. Ani symulacyjnych, ani dysymulacyjnych. Dysymulacyjne są groźniejsze zresztą, bo symulacyjną dość łatwo się namierza, sprawdzając z innymi informacjami. Natomiast dysymulacyjną można ukryć, jak złodzieje mówią, kto ukradnie, schowa ładnie, nie przepadnie. I proszę was, jak się dobrze schowa informacje,
to może być taka sytuacja, że w ogóle się do niej nie dotrze. No dalej dyktuję. Można zatem rozpatrywać każdy zorganizowany system, i to słowo zorganizowany system proszę podkreślić, można zatem rozpatrywać każdy zorganizowany system, przecinek, jako system, przecinek, jako system, przecinek, który niejako nagromadził, można to słowo nagromadził w cudzysłowie napisać, pewną wstępną ilość informacji, pewną wstępną ilość informacji, przecinek, przecinek, pozwalającą mu spełniać jego funkcję. Pozwalającą mu spełniać jego funkcję. Kropka. Inaczej mówiąc, przecinek do zorganizowania systemu, do zorganizowania systemu, do zorganizowania systemu, potrzebna jest pewna określona ilość informacji. Pewna określona ilość informacji. No i słuchajcie, tu aż się prosi przykład z teologii. Cytat z Ewangelii Świętego Jana. Tutaj fragment jest w każdej mszy świętej. W każdej, w części starej mszy świętej. Na początku było słowo, cudzysłowo, cytat z Ewangelii. Na początku było słowo. Tu koniec cytatu, tu już będzie mój komentarz. A słowo to nośnik informacji. A słowo to jest nośnik informacji. Czy słowa, mamy jedno słowo, to nie wystarczy, ale można tu używać słowo jako pojęcie, które symbolizuje cały wielki zbiór. Słowa to... Na początku było słowo. A słowa to nośniki informacji. Słowa to nośniki informacji. Tchnąć duszę, tu znowu księga Genesis. Jak widzicie, zwracam się do naszych starszych braci w wierze. Tylko jeszcze nie poprzestawianych przez Talmud, ale... Słuchajcie, ja bym po prostu uważał, ale to jest moje dialogowe podejście, że wszyscy rabini powinni być przeszkoleni w tej dziedzinie. I wtedy dopiero był taki mocny dialog. No, ale to już nie ma takiej mocy. I co jeszcze z Księgi Rodzaju było? Bo tam... Tchnąć duszę. Tchnąć duszę. To znaczy wprowadzić informacje w naszym języku. To pasuje. I to nie są jakieś onomatopeja, fibole, metonimie, hiperbole, tylko to jest precyzyjny język. Właśnie to bardzo konkretnie wygląda. Bardzo konkretnie i wzorem można zapisać. Czyli tchnąć duszę to znaczy... Wprowadzić informacje. Bóg tchnął w człowieka duszę. Przecież to jest w księdze Genesis. Jak widzicie, nowoczesna teologia powinna być interpretowana w języku właśnie ogólnojakościowej teorii informacji. Nie, cybernetyka to jest niższy poziom.
w ogólnej jakościowej teorii informacji w tym wypadku. To jest wyższy poziom i proszę Was, to nie jest żadna reinterpretacja, tylko to jest właściwe rozumienie, jest precyzyjne rozumienie tego, co mówi no prostym językiem Biblia, Stary i Nowy Testament. Tylko proszę Was, a co zrobiono po soborze? Zrobiono reinterpretację, czyli inaczej interpretować. A my tu interpretujemy dokładnie tak, jak nie uczono na religii, ale nie uczono jeszcze przed soborem. Mam tę przewagę nad nami, że przeszedłem religię w liceum, to był jeden rok historii Kościoła, jeden rok dogmatyki, czego teraz podobno nie ma, jak mnie informują. Religia w liceum to jest prawie, że zabawa. Przecież jak ja chodziłem na religię w liceum, to zawsze miałem szóstkę, bo nigdy nie opuszczałem zajęć. Coś tam mówiłem. Chatko słuchać. Nie chwal się. Chatko słuchać. Jedno tak. Potwierdzam pana, ale to jest przykre. Mówię, rok był historii Kościoła, rok dogmatyki, rok etyki. Przy czym dogmatyka z elementami filozofii, bo już chłopcy bermanowcy usunęli propedeutykę filozofii. Mój rocznik był poszkodowany, bo to ksiądz to uzupełniał na dogmatyce. Ale czemuś takiego jak dogmatyka? Dlatego jestem do co najmniej 3/4 inteligent, a nie pół inteligent. No już widzicie, jak jestem. Ale czegoś takiego to nie było, tylko po prostu ten ksiądz, który miałem w 3/4 liceum, wpuszczał różne ciekawe filmy. O, my jesteśmy świątynią tam i tak dalej. No dobrze, dobrze, już zostawmy te. Czyli po prostu zrobiono reinterpretację zamiast głębszą interpretację. Ja tu po prostu czerpię z tej nauki i religii, którą w liceum. No jeszcze tam później żeśmy uzupełnienia mieli w duszpasterstwie akademickim. I teraz dalej, słuchajcie. To wszystko jest bardzo ważne i proponuję, ja to dyktuję. I to sobie przeczytajcie jeszcze i przemyślcie w domu, porównając z tymi wzorami, któreśmy wyprowadzili na poprzednich zajęciach. Jeżeli chcemy sterować systemem cybernetycznym, tu schodzimy na poziom już cybernetyki, bo kolega już wyprzedził mój tok rozumowania i powiedział o cybernetyce. To my teraz dopiero schodzimy na poziom cybernetyki. Jeżeli chcemy sterować systemem cybernetycznym lub ogólnie zorganizowanym, no przypominam, że system cybernetyczny to jest system zorganizowany, w którym zachodzą procesy sterowania. A nie każdy system zorganizowany jest systemem cybernetycznym i to jest moja nomenklatura, bo u Mazura to jest jedno i to samo. Ja tu robię już reinterpretację Mazura. No ale Mazur nie jest Pismem Świętym, więc nie to można robić w interpretacji. Lub ogólnie zorganizowanym, na przykład komputery, jak się łączy prąd, to są systemami zorganizowanymi, ale jeszcze nie cybernetycznymi. Cybernetykę tam człowiek dopiero wprowadza, jak zacznie tym sterować, bo swój cel. Więc jeżeli chcemy sterować systemem cybernetycznym lub ogólnie zorganizowanym, i te słowa sobie proszę podkreślić, przecinek, w taki sposób, by zmieniać w określonym celu, w taki sposób, by zmieniać w określonym celu stopień jego organizacji, w taki sposób, by zmieniać w określonym celu stopień jego organizacji, przecinek, wówczas musimy odpowiednio wpływać Wówczas musimy odpowiednio wpływać na zmiany sprzężeń między jego elementami. Odpowiednio wpływać na zmiany sprzężeń między jego elementami. Przecinek.
Można to interpretować, jako wpływanie na zmiany ilości informacji. Można to interpretować jako wpływanie na zmiany ilości informacji identyfikujących. Tylko takich. Można to interpretować jako wpływanie na zmiany ilości informacji identyfikujących nagromadzonych w systemie przecinek albo inaczej myśli przetwarzanie informacji nagromadzonych w systemie przecinek albo inaczej myśli, przetwarzanie informacji, też podkreślić to przetwarzanie informacji. No, słuchajcie, tu jest nieszczęście naszego państwa i naszego wojska. Przed naszym wojskiem w tej chwili nikt nie stawia celu. Bo najpierw był cel do NATO, do NATO, do NATO, do NATO. No to jesteśmy w NATO. No to zwalczanie terrorystów w Afganistanie. W Afganistanie. No czyli nasze wojsko ma pełnić funkcję żandarmerii neokolonialnej, ale nawet wcale nie w Europie Wschodniej, tylko gdzieś tam. Dalekiej Azji. No przypomina się wojna rosyjsko-japońska, gdzie był pobór tutaj w Królestwie i ludzie szli tam walczyć na sokach Mandżurii. Nawet taka ładna piosenka powstała. Jaka? Na sokach Mandżurii. Walc Mandżurii. Piękny, piękny. Można znaleźć w internecie. Bardzo ładna melodia. Na YouTube. Ale to jest, kto to napisał? Cześć. A niestety żadna melodia nie powstała w czasie wojny z terroryzmem. To znaczy, że ona nie pobudza pozytywnie, emocjonalnie naszych żołnierzy. I teraz słuchajcie, co jest istotne. Był niedawno artykuł jakiegoś oficera w stanie spoczynku czy rezerwy, który mówi, że te doświadczenia, które zdobywa nasze wojsko w zwalczaniu terroryzmu, absolutnie są bezużyteczne dla obrony naszego terytorium. Oczywiście, że tak. Absolutnie. No chyba, że chodzi o takie skrawki jak Tatry, Kartaczny. Nie, proszę pana. My zdobywamy doświadczenia do podbijania obcego terytorium, a nie do obrony. To jest odwrotna zupełnie strona medalu. Od talibów byśmy się mogli uczyć, jak bronić własnego terytorium, no ale oni nas nie będą uczyć. Dlatego, że jesteśmy przez nich traktowani jako wrogowie. To jest smutna sprawa. Proszę was, absolutna rzecz, nie ma celu w tej chwili. Do obrony naszego terytorium wojsko w obecnej formie się absolutnie nie nadaje. To nie ma co do tego wątpliwości. A dam tutaj przykład Szwajcarii, który jest wyłącznie obronnym wojskiem. Niedawno było referendum dotyczące ewentualnych ograniczeń w posiadaniu broni maszynowej, bo tam każdy pełnoletni Szwajcar po przeszkoleniu wojskowym wstępnym, a to wstępne to jest 6 tygodni, uczy się strzelać. Ma obowiązek w domu posiadać pełne wyposażenie, łącznie z ręcznym karabinem maszynowym i 50 sztukami amunicji. W razie mobilizacji on staje od razu w pełni wyekwipowany i wie, gdzie ma być. Dlatego Szwajcaria jest nie do zdobycia. Dla nas jedynie model szwajcarski ma sens. Ale obecna władza się nigdy na to nie zgodzi, dlatego że boi się uzbrojonego narodu i będzie nas straszyć. Pozabijalibyście się. A przecież Szwajcarzy żyją. Jest to, no nie wiem, czy nie najbezpieczniejszy kraj w ogóle. Nawet lepiej funkcjonują niż Stany Zjednoczone. Oczywiście. Nie zawsze dochodzi do jakiejś strzelaniny. Na Szwajcarii to jest jakaś rzadkość. Oczywiście, oczywiście. Sprawa, proszę was, do czego to wojsko ma służyć?
nie ma celu. Nie może być procesu sterowania, jeżeli nie ma celu. Nasze wojsko nie ma celu. Jedynym jego celem są ekspedycje karne, antyterrorystyczne. Na pewno nie jest celem obrona przed wojskami niemieckimi czy rosyjskimi. To jest. No nie ma tak, no nie takiego celu, nikt nie stawia. No właśnie tego celu się nie stawia. Kaczyński próbował mówić tylko w kontekście rosyjskim, ale to też mgliście. No. Stosował polityczną obronę zaczepną. A zresztą, nawiasem mówiąc, pomarańczową rewolucję to zrobił Kwaśniewski z Wałęsą, a nie Kaczyński. No tak, no to było rok wcześniej. Tak, oczywiście, bo to tak. Kaczyński sobie to przypisuje jako zasługę. To jest zasługa Kwaśniewskiego wspomaganego przez Wałęsę. Takie są realia. Teraz słuchajcie, z nowej linijki. Ale widzicie, ta dezorganizacja wynika z cybernetyki. I no ja tu prawie mówię jak adwokat ministra Klicha. On tu może nie mieć w tym nawet żadnej winy. Tylko brak celu wyklucza procesy sterowania. A dezorganizacja się robi sama, bo to już prawo entropii działa. Tu można tylko dyskutować, czy to nie jest chaos sterowany. No nie jest namiestnikiem obcych. No ale nawet gdyby nie był, to jak nie ma celu, to celowo. No ja prawie robię. Celowo nie ma celu. No tak powiedzieć. No ale to już nie musi być. Ale to już nie musi być wina Klicha. Ja tu prawie występuję jak ten adwokat, co bronił. Słuchajcie, adwokat Klicha występuje. Był taki adwokat, który bronił no, młodego człowieka, który zabił ojca i matkę. No jaki tu cholera okoliczności łagodzące. Wysoki sądzie, proszę wziąć pod uwagę okoliczność łagodzącą, że przecież oskarżony jest sierotą całkowitym. No, widzicie, jestem jak ten adwokat. A to nie jest żadna aluzja, tylko to nie jest aluzja do Klicha, tylko do mnie. Sam się uczynił sierotą, powiedzmy to tak. Ale jest sierotą. To ciężkie życie. Słuchajcie, teraz dalej, z nowej linijki. Sterowanie to wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska. To jest modyfikowana przeze mnie oczywiście definicja Mazura. Sterowanie to wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska. U Mazura jest pożądanego wpływu, to jest psychologizm. Poza tym to się też odpowiednio kojarzy, prawda, więc... Tak. Tak, to może być. Sterowanie to wybieranie celowego wpływu na określone zjawiska. Kropka. Wobec zasady zachowania masy i energii, jak widzicie, my tu wcale nie wywracamy do góry tradycyjnej fizyki. Wręcz przeciwnie, tylko ją głębiej interpretujemy. Wobec zasady zachowania masy i energii nie można wywierać wpływu na te czynniki inaczej. Niż przez zmianę ich rozmieszczenia, w przestrzeni i czasie. Przecinek. A to właśnie jest zmianą struktury. Kropka. W związku z tym można stwierdzić, że sterowanie jest to
wywoływanie celowych zmian struktury. Proszę Was, oczywiście tu od razu widać różnicę z fizyką. W fizyce nie ma pojęcia celu. Istnieje coś takiego. I to żadnej, klasycznej, nieklasycznej. To jest diferencja specyfika cybernetyki. Z nowej linijki. Jeszcze dopowiem jedną rzecz. Tak zwani żółci, mówiąc obiegowo, czyli Azjaci z Dalekiego Wschodu, Wietnamczycy, Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy, zawsze stawiają sobie, znaczy w zarządzaniu, zawsze stawiają sobie jakieś konkretne cele. Tak, no każdy biznesmen stawia. Nie tylko biznes. No nasi politycy też tak, stawiają. Tylko dla polityków celem jest zdobycie władzy i utrzymanie jej. A nie, a tam więcej. To jest cel osobisty. Jeszcze zrobić. Nie tylko po to, żeby zdobyć stanowisko. Dlatego, że tamto są cywilizacje kolektywistyczne i każdy człowiek się całkowicie identyfikuje ze swoim narodem. A my jesteśmy cywilizacją personalistyczną i dlatego bardziej podatną na anarchizację życia odgórną. Teraz proszę Was dalej, z nowej linijki. Każda dezinformacja lub pseudoinformacja wprowadzona do systemu oznacza dezorganizację, rozumianą jako wzrost entropii systemu. I to dezorganizację proszę podkreślić. Rozumianą jako wzrost entropii systemu. Więc zamiast dywersant, dezorganizator, to można mówić entropiarz. I to nikt nie będzie traktował tego jak jakąś obrazę. Najczęściej nie zrozumie. Tak, niech to będzie w pojęcie. Nie ma pojęcia. Pomyślcie, że to komplement. A dziękuję. Tak. No też można powiedzieć, że to pan jest wspaniałym przykładem. Bardzo wysoki entropiera. O, ładnie będzie za wysoki klasy. Entropier. Wspaniały entropier. Oznacza wzrost entropii systemu, przecinek, którą możemy opisać jako ujemną informację. Myślnik. Czyli informację ze znakiem minus. Można ją nazwać antyinformacją. Więc jak mamy te stany i związane z nimi entropię, już nawiązuję do poprzednich rysunków, i jest taka sytuacja, że entropia H1, czyli we wcześniejszym stanie, była mniejsza niż w stanie drugim, czyli nastąpiła dezorganizacja systemu, no to oczywiście H1 minus H2, którą możemy sobie umownie oznaczyć jako delta minus delta 1, 2, albo będzie to minus informacja ze znakiem minus. To chyba takie pojęcie w ogóle w tradycyjnej teorii informacji nie istnieje. Będzie oczywiście mniejsze od zera. Na przykład
zapaść semantyczna, na przykład zapaść semantyczna zwiększa entropię systemu. To jasne. To prawda, ale to dopiero po tych naszych rozważaniach jest to precyzyjnie określone. Zwiększa entropię systemu. Proszę bardzo, dam wam przykład, który ktoś wygrzebał, wyczochrał z moich wykładów na licencjackich studiach w Węgrowie i jest to, jak tam wrzucicie w Google moje imię i nazwisko, to są takie fotografie i tam na trzecim miejscu wśród tych fotografii jest mój taki fragment wykładu o tym, co teraz wam pokażę. Więc proszę was, przedwojenne definicje, napiszmy, przedwojenne, ale przed drugą światową oczywiście, a nie przed jakąś tam wojenką. Definicje. Więc było tak, jeden komunikat. Patriotyzm. Nacjonalizm. Patriotyzm, nacjonalizm. Komunikat 2. Rozróżnienie. No, bez drugiego komunikatu to nie ma informacji. No, tam ktoś powie, ktoś jest patriotą, ktoś jest nacjonalistą. Zero informacji. Nie wiem, co znaczy nacjonalizm, nie wiem, co znaczy patriotyzm. Więc tak, pierwsza sytuacja. Jeden. Rozróżnienie patriotyzm i nacjonalizm. Wprowadza jeden wid informacji. Przypominam, że chodzi o to, że patriotyzm to jest miłość do ojczyzny, a nacjonalizm do narodu. No, ojczyzna nie musi być państwem narodowym, może to być na przykład wielonarodowy monarchia austro-węgierska, albo Związek Radziecki. Albo Stany Zjednoczone. Albo Unia Europejska. Ja nie znam prawdziwych jak na razie patriotów Unii Europejskiej, bo to się sprawdza w godzinie... W naszym rządzie są. Nie wiem, dlatego, że to się sprawdza w godzinie próby. Gdyby oni musieli coś poświęcić dla Unii Europejskiej, na razie oni czerpią z niej korzyści. Nie znam ani jednego, który by był gotów oddać życie za Unię Europejską. Albo choćby poświęcić jakieś pieniądze dla dobra Unii Europejskiej. Więc ja nie wiem, może są takowi, ale jeszcze nie było próby, która by, nie było testu, który by pozwolił ich zidentyfikować. A za naród, czy za ojczyznę ginęli jak najbardziej. Patrioci radzieccy jeszcze do dziś istnieją i to nie tylko w Rosji. Patrioci Cekausi, w naszej Galicji nawet można znaleźć taki. No i teraz komunikat drugi. No, to jest komunikat pierwszy, komunikat drugi. Proszę was, nacjonalizm umiarkowany, i szowinizm.
to jest skrajna odmiana nacjonalizmu, w którym miłość do własnego narodu łączy się z pogardą lub nawet w skrajnych przypadkach z nienawiścią do innych narodów. Niemieccy nacjonaliści, narodowi socjaliści. No tak, tutaj mamy ten rabin, taki, który tam właśnie cytował tak niedawno w Rzeczpospolitej była wypowiedź tego rabina. No niedługo to się, mam nadzieję, znajdzie w internecie. To już na portalu Rzeczpospolitej już jest. No z tym, że można powiedzieć, umiarkowani nacjonaliści żydowscy go tam odżegnali się od tego i zapiętnowali. No to jest powiedzmy szowinizm. Też odmiana nacjonalizmu. A co on powiedział, bo ja zapomniałem, było coś takiego? Że goj to jest zwierzę z ludzką twarzą, któremu Bóg po to dał ludzką twarz, żeby przyjmowanie posług od niego było przyjemniejsze dla narodu wybranego. No to do kultury Arabom palestyńskim, aż Palestyńczykom przede wszystkim. Znaczy nie tylko, ale... Proszę pana, więc to jest, powiedzmy, plagiat ze świętych ksiąg Wed, tylko trochę zmieniony. Tak jak ja Mazura zmieniam, to Talmud trochę zmienił święte księgi Wed. Tylko w Wedach to jest odniesione do pariasów, że parias jest to zwierzę z ludzką. Czyli w tym samym społeczeństwie hindus. Także to pochodzi znowu, paleoendecy uważają, że to Żydzi wymyślili, talmudyści, a to nie jest prawda, bo oni po prostu ściągnęli to z świętych ksiąg Wed. Hinduskich, a u nas ten hinduizm jest strasznie popularny, tylko oni nie wiedzą, że hinduiści Słowian traktują jako pariasów. A tylko Słowian traktują jako zwierzęta z ludzką twarzą. No więc, no widzicie, rozumiecie, to ja już na złego wolę nawet Talmud od tych świętych ksiąg Wed, jako Słowianie. Jeszcze są takie rzeczy, że to znaczy, jeżeli Talmud opracowywali faryzeusze w II wieku, to znaczy, że musieli mieć jakiś ścisły związek z żydowską społecznością w rejonie Bombaju w Indiach. No przecież niewola babilońska, proszę pana. Właśnie z okresu niewoli babilońskiej, ale w II wieku po Chrystusie musiał być jakiś silny powiązanie. Nie, to parę lat trwało, no już nie będziemy wnikać w szczegóły. Między tamtymi Żydami. No, ale zresztą istnieją też szowiniści polscy, jak ktoś nie wierzy, niech po internecie posurfuje, to zobaczy. I to nawet w stosunku do Polaków, jak się odnoszą. A jeszcze, szczególnie na prawicowych portalach. To jest bardzo ciekawe. A jeszcze to jest też interesujące, że tak zwani hinduiści Słowian traktują tak jak pariasów, tak. A tymczasem tak się składa, według najnowszych badań, że ludy indoeuropejskie dzielą się na dwie grupy. W jednej są Celtowie, Germanie, Romanie i Grecy, powiedzmy Grecy starożytni, a w drugiej są ludy irańskie. Proszę pana, ich to nie obchodzi. Celtowie i Słowianie. Ich to nie obchodzi, oni mają swoją halachę na ten temat i wyniki badań naszej nauki to ich nie obchodzą. Oni mają swoją naukę. Nie wprowadzajmy. I proszę was, teraz to było przed wojną. Dwa bity informacji. I teraz co się stało, to innym kolorem napiszę, bo to będzie w PRL-u wprowadzone. Więc wypada czerwony. Tak, odpowiednim. Najbardziej. Teraz definicja po II wojnie. Proszę bardzo. Po II wojnie. Jeden. Komunikat jeden. Patriotyzm i nacjonalizm. To jest łącznie patriotyzm i nacjonalizm jako dawne. I nacjonalizm
Szowinizm znikł. Nie ma. Nie zostaje ten bit informacji. Ubytek. Jeden bit. Czyli dezorganizacja systemu. W bardzo istotnej sprawie. W sprawie rozróżnienia nacjonalizmu i patriotyzmu. Oczywiście to się łączyło z internacjonalizmem, rozumianym po powiedzmy radziecku. Co w warunkach wielonarodowego imperium miało swoje istotne uzasadnienie, bo chodziło o to, żeby ludzie się między sobą nie żarli, nie atakowali, mieli być patriotami, a miłość do własnego narodu była niebezpieczna, bo rozsadzała wielonarodowe imperium. Więc wobec tego słowu nacjonalizm nadano znaczenie takie jak szowinizm, czyli nacjonalizm równa się szowinizm. Dawny szowinizm. A szowinizm znikł. Czyli ubytek jednego bita informacji identyfikującej. I doszło do tego, że moi drodzy, nawet w podstawowym dziele, w którym została sformułowana teologia narodu, pamięć i tożsamość Jana Pawła II, całkowicie przemilczana, a to dla was jest obowiązkowa lektura, przynajmniej tego rozdziału, jak już ktoś nie jest w stanie przeczytać cały, to ten rozdział o pojęciu narodu, jako związku społecznego, który tak jak rodzina jest niezastąpialny i będzie istniał do końca świata. No zresztą odnośnie jednego z narodu, to jest definicja, jest obietnica Chrystusa, że nie przeminie to plemię, aż się to wszystko stanie, czyli naród żydowski będzie istniał do końca świata. No inne narody takiej gwarancji nie mają, więc musimy dbać o istnienie naszego narodu. Żydzi nie muszą, bo mają gwarancję, ale dbają, robią co mogą, żeby konserwować swoje istnienie. A my musimy konserwować absolutnie, bo nikt nam gwarancji nie dał. Gwarancji tej rangi. No i proszę was, tutaj powiedzmy znikło słowo szowinizm. W związku z czym słowo nacjonalizm zostało sprowadzone do rangi stereotypu negatywnego. No jak nie ma słowa szowinizm, tylko jest słowo nacjonalizm, no to wszystkie nacjonalizmy są B. I papież niestety używa w tym znaczeniu powojennym, no bo to jest książka dla mas, wyszła w milionie nakładu, to papież musi się dostosowywać do języka, który funkcjonuje, ale to jest język obarczony zapaścią semantyczną. Sterowaną zapaścią. Sterowaną, oczywiście. No. To chłopcy bermanowcy, jak ja ich nazywam. Jeszcze sytuacja nie jest samoczynne. To nie było samoczynne, to zostało wprowadzone przez, jak najbardziej. Przez system autonomiczny. Tak jest, tak jest. No i w związku z tym zadaniem waszego pokolenia będzie odejście od tej zapaści semantycznej. A jeszcze w sytuacji takiego państwa jak PRL, gdzie 97% ludności to Polacy byli, powiedzmy, tak? No to to przyniosło rzeczywiście katastrofalne skutki. No i przynosi cały czas. No to oczywiście. To trzeba redefiniować. Tak jak instytucję sędziego śledczego trzeba przywrócić. Słuchajcie, następnym razem my sobie omówimy wartościową, czyli ekonomiczną teorię informacji. Nie wszystkie informacje mają
taką samą wartość. To będzie temat na następne nasze zajęcia. Natomiast... 1 marca. 1 marca, tak, tak. Zwracam wam od razu uwagę na bardzo ciekawą lekturę. O, teraz na przykład Graczyk w tej swojej książce o Tygodniku Powszechnym przytacza różne tak zwane donosy, on to tak nazywam. Ja się tam nie kłócę o nazwę, ale donos to jest od razu negatywny stereotyp. Więc jak ktoś już używa takich pojęć, to znaczy, że nie jest to książka naukowa, poznawcza, tylko propagandowa. Nie świadczy o tym, ale to na marginesie. Natomiast tam, gdzie on daje kserokopię tych różnych dokumentów, to zwróćcie uwagę, jak wielka ilość w tych dokumentach jest tak. Po pierwsze, informacji bez wartości sterowniczej. No na to wam odpowiedzą ludzie, no wyznawcy teczkolatrii, teczkolatrycy, teczkolatryny wam odpowiedzą, że każdą informację SB potrafiło wykorzystać. No to robią z tych esbian, zauważcie, że nie używam słowa esbecy, bo to znowu jest negatywne. Stereotyp ja używam z uszanowaniem, esbianie, to się bardzo dostojnie nawet kojarzy. Nawet jakby na sali był jakiś esbian, to byłem na tym usatysfakcjonowany. Więc robi się z tych esbian takich czarowników, co śmiecie potrafią zamieniać w złoto, dosłownie. A my w tej chwili możemy ocenić, jaki typ informacji mógł być dla policji politycznej użyteczny, jaki nie. Zobaczcie, ile tam jest informacji bez wartości sterowniczej. A dalej, wśród tych, które mają wartość, a sporo takich tam jest. Ja, już 21 prawie. No i ale to właśnie o to prawie.